Tak, to właśnie zabawne, bo tutaj zostałem wyrazy wdzięczności na pana doktora, że zgodził się, ale to jest dokładnie odwrotnie, tak? Znaczy, to był mój pomysł, żeby tutaj do was przyjść i ja się bardzo cieszę, że ten pomysł został podniesiony. To było tak, że siostro teraz o tym pytanie jest. Byliśmy na konferencji tej w Grecji, zaraz o tym dokładnie opowiem. I wracając właśnie w samolocie, sobie pomyślałem, kurczę, w idealnym świecie to powinno być tak, że jak ktoś był na takiej fajnej konferencji, coś ciekawego zobaczy, no to jakby przyjeżdża się i opowie się o tym jakby w swoim środowisku, prawda, żeby to jakiś taki przepływ idei był, prawda, żeby to nie było tak, że każdy tam jakby swoją działkę robi. No i tak myślę, kurczę, przecież to jakby, dlaczego tak nie zrobić, tak? No i od razu tam napisałem, właśnie dziękuję za podjęcie tego tematu, bo wydaje mi się, że to jest taka formuła, no może taka właśnie trochę staroświecka, sprawozdanie z konferencji, prawda, co było, o czym się mówi na świecie, ale z drugiej strony to jest strasznie potrzebne, tak? Znaczy wydaje mi się, że to jest jakby to, czego my potrzebujemy dzisiaj w polskiej nauce i w polskiej filozofii, to jest trochę takie przełamanie tego, że każdy ma jakąś swoją działkę i nie tworzy, nie ma takiego pola wymiany tego, czym się ludzie zajmują, które może być, ale nie musi, tak? To nie musi być nachalne, prawda? Ale może być kooptacją do pewnej współpracy, pokazywania pewnych trendów, jakichś ciekawych zjawisk, inspiracji tego, co się dzieje, nie? Nie zamierzam wam tutaj mówić tam jakiś tez i wszystkiego tego, co tam było mówione, ale chociaż tak mniej więcej jakby o co chodzi, jakie są ciekawe zjawiska, te, które totalnie subiektywnie, tak? Ja tam byłem, ja widziałem, ja chodziłem, wyselekcjonowałem, coś mi się spodobało, coś było ciekawe, no i jakby przefiltrowałem przez swoją wrażliwość, pomyślałem sobie, że chętnie o tym opowiem. Także to jakby tutaj, to jest inspiracja do tego, to był taki pomysł, taka formuła, żeby właśnie w taki luźny sposób o tym opowiedzieć. Nie mam żadnych zdjęć, to nie chodzi o to, że mam pokazać zabytki, tam jakieś ciekawostki, które tam były. Okej, pomysł jest taki, najpierw troszeczkę sobie zapisałem, co tutaj chcę wam powiedzieć. Najpierw troszeczkę powiem, jakby co to jest za konferencja, skąd się tam wziąłem, kto to organizuje i tak dalej. I potem mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć wątków, które wydały mi się bardzo interesujące. Te wątki to jest wątek polityczny, tam dużo, teologia polityczna, tam dużo tematów było związanych, bardzo gorący temat. Prawosławie jest obecnie i ofiarą, i agresorem, tak? To jest taka dramatyczna sytuacja w świecie chrześcijańskim ogólnie, prawda? A w świecie prawosławnym tym bardziej, więc jakby to był tam gorący temat, który poruszano. I były różne ciekawe dyskusje na pograniczu patrystyki i innych dziedzin filozofii. Ja sobie zapisałem patrystyka i poststrukturalizm, patrystyka i filozofia analityczna i dwa takie projekty z filozofii religii, to jest projekt zmysłów duchowych i projekt wschodniej teologii naturalnej. Takie pięć wątków, dosłownie parę zdań o każdym. Potem jak kogoś coś zainteresuje bardziej, to mogę spróbować coś powiedzieć więcej, mogę przesłać jakieś teksty, jakbyś chciał. No, nie wszystko tam mam, ale tam parę rzeczy gdzieś tam zdobyłem, także tutaj jestem bardzo otwarty na jakąkolwiek tutaj dalsze drążenie tematu. Dobra. W świecie są chrześcijanie, chrześcijaństwo jest podzielone i jest prawosławie. Prawosławie jest ogromnie podzielone. To jedna z rzeczy, które się dowiedziałem, które jakby bardzo mocno doświadczyłem, to jest to, że to jest rozdrobienie różnych odłamów, jurysdykcji, patriarchatów, to jest tego się nie da ogarnąć. Ja tutaj jestem absolutnie bezradny, bardzo to jest złożone. I jest organizacja, która nazywa się, tak oni to wymawiają, IOTA, I-O-T-A. To jest amerykańska, powstała w Ameryce na bazie amerykańskiego, a głównie to są jakby siłą napędową są amerykańscy teologowie i filozofowie, którzy pracują, są akademikami ze Stanów Zjednoczonych. IOTA, czyli International Orthodox Theologian Association, tak? A-I-O-T-A. Organizacja powstała, to oni to o tym wprost mówią, w 2016 roku, była taka próba zrobienia soboru prawosławnego, na który przygotowywano się prawie 100 lat, prawda? Tam były różne etapy, spotkania biskupów, tam jakiś patriarchów, to wszystko było bardzo długo przygotowywane, już idea była od dawna. Sobór, no wiecie, coś jak Sobór Watykański II, tak? Tylko że dla świata prawosławnego. I to się miało odbyć na Krecie i tuż przed tym spotkaniem prawosławni z kilku kręgów, tak, wycofali się. Przede wszystkim to byli
to był patriarcha moskiewski, powiedział, że nie będzie sobór, że oni tego potraktują to jako po prostu spotkanie i nie przyjadą tam na wysokim szczeblu. I tam jacyś Bułgarzy i ktoś tam jeszcze, Gruzini, prawda, jakby no, trochę zależni od tego patriarcha moskiewskiego. I to generalnie okazało się, no, z jednej strony straszną klapą, tak, ponieważ coś, co przygotowano 100 lat, jakby, no po prostu się nie udało przez to, że w ostatnim momencie po prostu podnieśli ręce i powiedzieli, że my w tym nie bierzemy udziału. A z drugiej strony stało się takim impulsem do tego, że no, być może, tak wynika z rozmów i tego, co oni tam mówią, że być może dla tych prawosławnych wiernych, tak, i ludzi, nie wiem, intelektualistów i tak dalej, jakby oni zobaczyć, oni się nie dogadają, tak, że nie ma co liczyć na to, że ci hierarchowie kościelni, którzy mają swoje interesy, mają swoje animozje i tak dalej, że na nich to nie bardzo można liczyć, trzeba robić to oddolnie, tak, trzeba robić właśnie ruch ekumeniczny w obrębie prawosławia i to było, oni wprost o tym mówią ci tam szefowie tego, że to był impuls właśnie z jednej strony doświadczenie tego, że prawosławni się mogą spotykać i rozmawiać, a z drugiej strony to doświadczenie, że jednak tam są jakieś przeszkody, które wynikają z tych na górze różnych tam dyskusji między hierarchami różnych odłamów i powstało w 2017 roku właśnie jako świeckie stowarzyszenie niezależne od jakiegokolwiek kościoła, raczej impuls jest, to jest organizacja międzynarodowa. Jak tam się człowiek zapisuje, to musi, to jest dla akademików, tak? Ci, którzy nie są akademikami, są jakimiś tam liderami kościelnymi, to też jest taka jakby dla nich przewidziana część, natomiast to jest głównie dla teologów, tak? Profesjonalnych, akademickich teologów, filozofów, mogą warunkiem uczestnictwa, no to są taki typowy amerykański zwyczaj, że jakby organizacja ma konferencję, musi się do niej zapisać najpierw, tak? I zapłacić składki, prawda? To jest jakiś taki warunek. No i tam też można zaznaczyć, że nie jest się prawosławnym, to się pytają, kim dokładnie jesteś. I tu jest jakby, jest taka osobna, to się, nie pamiętam, jak to się nazywa, jakiś tam członek wspierający, coś takiego. Też można tam wstąpić, ja musiałem też wstąpić, żeby tam być na tej konferencji. I to jest pomysł na to, żeby zrobić platformę intelektualną, spotkań, publikacji, wymiany myśli dla teologów prawosławnych z całego świata. Generalnie dominuje tam ten nurt anglojęzyczny. I to jest właśnie bardzo istotna sprawa. Jakby jest, no tak mi się wydaje, że jest jakiś rozkwit takiej myśli i teologii prawosławnej i filozofii inspirowanej prawosławiem na Zachodzie, a przede wszystkim w Ameryce. Ameryka ma niezwykle trudną sytuację, jak pani się zorientowałem, taką eklezjalną, te wspólnoty prawosławne są bardzo podzielone, to wygląda tak, że w jednym mieście mamy tam patriarcha ekumeniczny, tutaj moskiewski patriarchat, jakieś tam parafie rumuńskie, prawda, oni wszyscy są, podlegają pod różnych biskupów, mają swoje cerkwie, swoje kościoły, walczą o wiernych, walczą o drugie pokolenie, tak? Ponieważ, nie wiem, pierwsza fala imigracji greckiej, prawosławni, i potem ich dzieci już coraz słabiej mówią po grecku, czują się już bardziej Amerykanami, no i teraz ich kościoły, jakby, nie jest oczywiste, że mają przychodzić do tego greckiego kościoła, prawda? Więc jakby ta organizacja na poziomie takim narodowym, jakby ona jest, ona tworzy coraz większe podziały i to kolejne pokolenia coraz bardziej to uświadamiają. Mnóstwo tych teologów amerykańskich mają właśnie nazwiska greckie, albo nazwiska, zniekształcone nazwiska rosyjskie, albo wschodnioeuropejskie. Jakby to, ale oni już są raczej, mają tożsamość bardziej no, globalnego prawosławia, a nie wiem, lokalnej wspólnoty. Tam są te zjawiska, my to znamy też z naszego kręgu, nie wiem, polski Kościół katolicki, polskie parafie w Stanach, tak, jakby czasami bardziej się czuły polskimi parafiami niż katolickimi, dlatego powstał Kościół polsko-katolicki na przykład. No i to jest niezwykle typowe. Oni tam walczą o zachowanie tożsamości narodowej, więc Grecy mają swoje, Rumuni mają swoje, natomiast do momentu, aż są wnuki tych pierwszych jakby emigrantów i ci wnukowie już jakby no nie widzą tego, już chcieli być amerykańskimi prawosławnymi. Nie ma kościoła. Jest, oczywiście jest jakiś kościół prawosławny Ameryki, który jest odroślą rosyjskiego prawosławia, ale on nie jest uznany tam przez wszystkich. Niesłychanie trudna sytuacja, natomiast to jest próba połączenia z różnych środowisk. Tam nie patrzy na te afiliacje. Mamy tam po prostu różnych intelektualistów, teologów, wykładowców, filozofów i całe takie otoczenie, które właśnie przyznaje się do tego dziedzictwa i jest bardzo dużo konwertytów. Tam też jest takie typowe zjawisko, właśnie młody youtuber prawosławny, który uwielbia chodzić w tych strojach prawosławnych, jest taki mocno taki fighter, prawda, tam paru z nich sprawdzałem, tam chodzi, że tam jakieś czaszki są, prawda, tam krzyże te prawosławne, no i to jest jakiś tam filozof, prawda, który się tam wykształci, potem
no, z jakiejś tam rodziny, nie wiem, czy o różnym tle, i potem nawraca się na prawosławie z takim, no, z brodą, prawda, to hipsterzy, tacy prawosławni hipsterzy. Bardzo typowe i z anglosaskimi nazwiskami, tak? Bardzo typowe, tacy bardziej prawosławni niż ci greccy, prawda, tacy właśnie, no, nastawieni tutaj typowy dla konwertytów, prawda, taki właśnie radykalizm. Tam jest, tak, no i to była konferencja, chyba druga konferencja tak, tej organizacji, to jest młoda organizacja, co kilka lat mają te kongresy. I to było w Grecji, w miejscowości Volos, to jest grecka prowincja, bardzo ciekawe doświadczenie greckiej prowincji po sezonie turystycznym, to jest dosyć takie, no, jakby autentyczne bardzo. Magnezja. W Magnezji, tak. To jest ten moment, jak się jedzie tam autobusem, to się patrzy na komórkę, aha, Termopile mijam, prawda? A tam zaraz, tu jest Olin, prawda? To jest właśnie bardzo, tak, bardzo fajne. Tam było strasznie dużo, 400 osób, no, w bardzo nowoczesny sposób zorganizowane, takie, też takie fajne doświadczenie, jak można zrobić dużą konferencję międzynarodową w sumie w małej miejscowości, tam w małym mieście, prawda? Tam rozsypane w różnych tam, tu kino było zamienione na salę konferencyjną. No ale to są szczegóły, które tutaj nie są jakieś ważne. Szefem tej całej organizacji, głównym takim organizatorem jest teolog, znany też w Polsce, jest jego książka wydana pod jego redakcją, Paul Gawryluk. To jest, tutaj jest ciekawa historia, no absolutnie człowiek z wielką charyzmą i bardzo, bardzo ciekawy, akademicko niezwykle dobrze usytuowany w świecie tym anglosaskim, ponieważ tam, nie wiem, za 4 książki wydał Oxford University Press, czyli jakby tą pozycję ma tam. I to tak na różne tematy teologiczne, bardzo takie rozpoznawany jest zupełnie jako swój człowiek z tego świata akademickiego. Natomiast ma historię taką, że urodził się tam na Ukrainie, w rosyjskojęzycznej rodzinie i potem w latach 90. wyemigrował do Stanów, tam jakby wpisał się w ten świat akademicki. Ja go poznałem tuż przed wojną w Ukrainie, gdzieś tam w Niemczech, prawda, i był taki, no i taki właśnie niesamowity, taki, no, prawdziwy taki amerykański profesor, taki właśnie otwarty, taki zupełnie jakby nie pasujący do tego, jakby tego, co znamy, jak się zachowują, jak wyglądają rosyjscy, prawda, profesorowie filozofii, jakby zupełnie to inaczej wyglądało, taki właśnie duch amerykański. Ja tam próbowałem do niego coś porozmawiać po rosyjsku, mówi, nie, będziemy rozmawiać po angielsku, ja już tutaj jestem tak po tej stronie, prawda, tej zachodniej. No i jak wybuchła wojna na Ukrainę, to on zaczął, no to było dla mnie bardzo tak poruszające i wzruszające, założył krawat, żółto-niebieski, prawda, zaczął zbierać pieniądze i taki, że to on ma tam rodziców w tym Kijowie, prawda, że to jest jakby jego ojczyzna. No i to mi się wydało takie bardzo jakby poruszające właśnie, że no jakby nie łatwo mógł jakby zapomnieć o tych korzeniach, a bardzo, bardzo się tutaj to wszystko zaangażował. Jakby takim świadectwem uniwersalności tego prawosławia, tego jak bardzo się to zmieniło, jak bardzo to jest niestereotypowe, jest to, że właśnie tam na tej konferencji na przykład jako jeden z czołowych teologów i filozofów prawosławnych występuje Richard Swinburne, tak, jako żywo, no, właśnie nawet nie wszyscy może wiecie, prawda, wybitny filozof religii, takie ikona anglosaskiego stylu filozofii religii, po prostu legenda, prawda, już starzec, który ja nie wiem, jak on się w ogóle porusza po świecie, no i on konwertował na prawosławie w latach 90. Jest jakby, czuje się lojalnym, nie mam pojęcia w jakiej wspólnocie, ale czuje się lojalnym tym członkiem tej wspólnoty, prawda, globalnej wspólnoty prawosławia. To jest takie dziwne, prawda, to nie jest, to pokazuje, jak bardzo to jest różne od tego, co mogło nam się wydawać. Ogólnie tak, dobra, i teraz tym, co tam było niezwykle elektryzujące i bardzo jakby ważne, i widać było, że ci ludzie mają z tym duży problem i chcą o tym rozmawiać, i te sesje dużo tam osób przychodziło i one były ciekawe jakby z różnych powodów, to jest właśnie kwestia teologii politycznej. Tak? Tuż po rozpoczęciu wojny ludzie z tego środowiska, już w marcu 2022 roku, tak? Czyli jakby tuż po rozpoczęciu, ludzie z tego środowiska, to jest z tego, tam są różne portale, te prawosławne, związane z różnymi uniwersytetami, ale dwóch ludzi, jeden Grek, Pantelis Kalatsidis, właśnie chyba z tego Volos w ogóle, jakby jeden z tych głównych, bo tam jest jakaś taka szkoła teologiczna tam na tym miejscu, i Amerykanin Brandon Gallagher napisali razem taką, to się nazywa Declaration on the Russian World Teaching, tak? Czyli deklaracja o nauczaniu o ruskim mirze, o rosyjskim świecie.
długi esej taki teologiczny w postaci takich tez, gdzie bardzo mocno napiętnowali nauczanie Cyryla i teorię teologiczną, która stoi za inwazją na Ukrainę. I to, prawdę mówiąc, było jakby... znaczy oni to musieli, znaczy ktoś to musiał zrobić, tak? Ponieważ jakby wizerunkowo wojna rozpętana w imię prawosławia, bo ona jest rozpętana w imię prawosławia, to jest jeden z bardzo ważnych elementów jakby uzasadniających tę wojnę, jakby, no to jest coś, co niesamowicie zagraża, jakby no kurczę, no nie chcemy być za to odpowiedzialni, prawda? Ci amerykańscy, jacyś teologowie, trzecie pokolenie, które gdzieś tam żyje i się żyje w Stanach, prawda? Jakby absolutnie nie czuje się w żaden sposób, nie chce żyrować tego, co się dzieje w Rosji. I oni napisali taką no to się nazywa deklarację, to jest takie, no, jak na standardy, moim zdaniem, to jest bardzo mocne potępienie. Tam wprost jest to, że to jest heretycka nauka. I to wywołało taki wiral, prawda? To zostało natychmiast przetłumaczone na mnóstwo języków, nawet po polsku jest ta wersja. Akurat niezbyt dobrze, ale jest, prawda? Niezbyt dobrze przetłumaczona. I to, nie wiem, za 4000 ludzi to podpisało. I to nie ludzi tam domowych, prawda? Ale wykładowców, profesorów, teologów, filozofów. No, wszystkie nazwiska, które ja kojarzę, ze świata, którzy tam się zajmują jakimiś tymi rzeczami, którymi się interesuje, tam po prostu wszyscy się podpisali, prawda? Bardzo, bardzo to była taka mobilizacja tych ludzi, bardzo mocna. No i tam chyba, nie wiem, czy może 4 nazwiska z Rosji, prawda? Bo no, jakby to jest niezmiernie jakby, no i okazało się słusznie, prawda? Że to jest bardzo ryzykowne właśnie podpisanie czegoś takiego, bo to, no wiadomo, prawda? Tutaj ci ludzie, którzy się też znani nam, prawda? To sobie coś tam. No i to wiele to kosztowało, prawda? I ci, którzy mieszkają w Rosji, nie są imigrantami, tylko ciągle zostają w Rosji. Także to był jakby kontekst, tak? To potępienie i tam jest ciekawa sprawa, bo jakby są pewne zagrożenia, że można wylać dziecko z kąpielą, tak? Znaczy potępiając, na czym to polega, no? Rosyjskie prawosławie mainstreamowe twierdzi, że wojna na Ukrainie to jest obrona chrześcijaństwa, które ma swoje ostoje, prawdziwego chrześcijaństwa, które ma ostoje w Rosji przed złą cywilizacją Zachodu, która niesie ze sobą tam no, wszystkie zagrożenia liberalne, demokrację, rozkład społeczeństwa, nie wiem, małżeństwa homoseksualne, no wszystkie całe zło, tak, ono jest lokalizowane geograficznie, no i tutaj obrona, ci ludzie, którzy walczą o wyzwolenie Ukrainy, tak, to jest właśnie obrona tego prawdziwego chrześcijaństwa. I tutaj jest oczywiście zagrożenie takie, że jakby najprostszym ruchem, żeby to spacyfikować, to jest powiedzieć, że w ogóle chrześcijaństwo nie ma nic wspólnego z polityką, nie ma nic wspólnego z narodami, prawda, że to jest w ogóle takie od... No i oni tego błędu nie do końca popełnili, tak? Znaczy mówili, że owszem, chrześcijaństwo musi być polityczne, natomiast to jest przegięcie, prawda, to jest instrumentalizacja chrześcijaństwa do tego, żeby uzasadniać przemoc. Gorzej wyszło z narodem, bo tam jest bardzo taka wizja, moim zdaniem zupełnie nie dająca się obronić, znaczy, że w ogóle, że naród to nie jest kategoria teologiczna, że nie ma narodów z punktu widzenia chrześcijaństwa, że to jest wszystko, nie ma Greka i jak to było, Żyda, nie ma Greka, nie ma Żyda, prawda? Naród to jest po prostu nieistotne, prawda? To akurat myślę, że to nie jest dobre, no, natomiast tam, no jakby to pokazuje, jakby jakie były próby analizy tego. No i ta deklaracja, jakby no, ci ludzie, którzy przyjeżdżali na tą konferencję, no to jakby generalnie no, wiedzieli, że to taka deklaracja była, więc jakby tam był spór raczej był taki, no czy to rzeczywiście jest herezja, czy to nie jest herezja, czy to jakoś inaczej potępić, ale no, ogólnie chyba no, przynajmniej oficjalnie nikt nie wyraża jakiegoś tutaj, prawda, sprzeciwu wobec czegoś takiego. Więc tam generalnie nastroje były raczej, prawda, jakiego rodzaju to jest herezja, prawda, no, czym ich tutaj, jakby jak to można skrytykować, to były ramy, ta deklaracja stworzyła ramy tej dyskusji. I absolutnie pierwszej jasności gwiazdą tej konferencji był niejaki ojciec Cyryl Hovorun. To jest z Ukrainy pochodzący teolog z moskiewskiego, z tego kościoła, no to on teraz zmienił nazwę, tak? Ale z tego kościoła, tej cerkwi ukraińskiej, moskiewskiego patriarchatu. Bardzo wysoko postawiony urzędnik tej cerkwi, on był jakimś tam super doradcą, bardzo wysokim tam jakiś od spraw międzynarodowych, bardzo taki wysoko postawiony człowiek i niezwykle no, taki światowy intelektualista. On tam wykłada w Szwecji, gdzieś tam w Stanach, w Rzymie, prawda, mówi wieloma językami, bardzo taka charyzmatyczna postać. No i on tam, jakby jego to wystąpienie zgromadziło mnóstwo ludzi, to było naprawdę super, tak? On bardzo ładnie tam pokazywał historię tej idei rosyjskiego świata.
bardzo pięknie punktowa. Cyril Choworum. Zwracam uwagę teraz Pismo 44, jeżeli ktoś z Piotrek jest po Piotrek, no to tam są tłumaczenia jakichś też jego tekstów. Naprawdę, ja wcześniej przyznam się, że nie słyszałem o tym człowieku, ale jakby ta Ukraina teraz jakby no, fala wznosząca, ona jakby bardzo tam się pojawia się na całym świecie. Widzę, że różne jego publikacje jakby już wcześniej one były, tylko jak nie znałem. Także bardzo fajne nazwisko, bardzo, bardzo ciekawy człowiek, bardzo dużo pisze i publikuje w różnych językach. I on, no tam nie będę wszystkiego opowiadać, ale no ogólnie jest jakby coś, co dla mnie było zaskakujące. Wiele, nie tylko on, ale wielu ludzi mówiło coś takiego, coś co jakby trochę przeczy takim potocznej wiedzy, bo nasza potoczna wiedza jest taka, no jest Putin i jest jego sługa Cyryl, który mówi, nie może się postawić Putinowi i robi to, co żąda władza, prawda? A tam jakby wygląda, i to kurczę chyba jest przekonujące, wygląda na to, że to wcale tak nie jest, tak? Że ten Cyryl jest jedną z lokomotyw tego całego ruchu, tak? To nie jest instrument, tylko to jest twórca tego, tak? Bardzo to było fajnie pokazane tam rok po roku, jakie były idee, jak to powstawało. Jakby powiedzenie czegoś takiego, że no, ta cerkiew jest podporządkowana państwu, jakby wykonuje... Nie, niestety to jest gorzej, tak? Gorzej to znaczy, naprawdę to Putin mówi językiem Cyryla, to Putin wykorzystuje te rzeczy, które zostały podsunięte dosłownie przez samego Cyryla, bo to Cyryl jest tutaj, jest twórcą najważniejszych elementów tego, co potem jest propagandy, tego, co jest w polityce i tak dalej. Więc tutaj właśnie to był konsens, tak? Jakby tam nikt nie mówi inaczej. To było dla mnie zaskakujące, bo no można by się spodziewać, że też będzie taka próba jakiegoś usprawiedliwienia, prawda, że no tam oni mają takie tradycje w tej Rosji, prawda? Nie. To było bardzo wyraźnie, w bardzo wielu wystąpieniach, takich bardzo dobrych analitycznych, prawda? Bo to nie była publicystyka, to byli teologowie, którzy tam znają ten Choworum, to w ogóle znał Cyryla, współpracował z nim, tak? Jakby osobiście, prawda? Więc jakby to było dla mnie bardzo, bardzo zaskakujące. No jeden taki smaczek ciekawy to tam ponoć właśnie, znaczy ponoć, to jest w Rosji, w tych krajach konserwatywnych, prawosławnych, znaczy nie wiem czy konserwatywnych, radykalnie prawicowych, oni dostrzegli Gawryluka i widzą, że to jest bardzo niebezpieczny gracz, który tutaj nam zabiera wpływy prawosławia światowego. No i on tam jest piętnowany po prostu jako no, z imienia nazwiska, tak? Że ta IOTA to jest bardzo groźne, że to są właśnie sprzedawczycy, że to jest, no i że to jest CIA, prawda? Że to w ogóle wszystko jest sterowane przez samych Amerykanów. No i to oczywiście można się z tego śmiać. Był jeden wykład, który jakby sobie myślał, kurczę, to jest CIA, prawda? Był jakiś człowiek, który się nazywał Chris Ferrero, który nie był w ogóle ani prawosławny, ani nic nie miał wspólnego. I on miał wystąpienie o tym, w jaki sposób cerkiew jak prawosławie w Rosji wspiera siły nuklearne, tak? I to był jakiś gość z jakiegoś think tanku amerykańskiego, który zaczął tam wymieniać, ile jest głowic, prawda? Jak to wygląda tam jakieś, tam ile mają tych megaton, prawda? Jak Amerykanie, że mają mniej, prawda? I że jakby typowy taki dyskurs takiego amerykański, no nie wiem, czy, jak na filmach tak właśnie, no taki gość no, z pogranicą akademii, powiedzmy, think tanków i służb, no bądźmy szczerzy, prawda? I on, no i to jest bardzo słabe, jest taka książka, w sumie oczywiście ja jej nie znam, ale okładka już robi wszystko. Książka jest taki, on się nazywa Dmitrij Adamski i jest książka sławna Nuclear Theology, Nuclear Orthodoxy, prawda? Nuklearna ortodoksja, gdzie on pokazuje te straszne, prawda? Gdzie on pokazuje, w jaki sposób Kościół prawosławny w Rosji oswoił broń atomową, tak, jako właśnie gwarancję tego, że chrześcijaństwo ma parasol atomowy nad sobą, prawda? I tam nie ma tego, co jest na przykład na Zachodzie, tam były jakieś protesty, prawda, że Kościół się w czasie zimnej wojny, prawda, jest jakaś taka no, kurczę, tam święcenie tych rakiet, prawda, to jest już naprawdę dziwne, prawda? No więc jakby to, on to właśnie pokazywał, powoływał się na to, pokazywał, jak bardzo tam jakby nie ma w ogóle żadnych wątpliwości, prawda? Że te siły nuklearne to jest po prostu zasób, który ma prawosławie, prawda? Prawosławie, Kościół prawosławny ma państwo rosyjskie, imperium i jest zbrojny, to nas chroni, to chroni przed zepsuciem Zachodu, że Zachód się boi nas, bo my mamy, znaczy to naprawdę jest włączone jakby w teologię, tak? Eklezjologię, no, zasób eklezjologiczny to jest właśnie ta... No to jest straszne, prawda? To jest straszne, ale też dobrze o tym wiedzieć, że jakie to ma na to... No nie jest jakieś tam błahe dyskusje tam teologiczne, nie? Za tym stoi po prostu, no,
głowicę, prawda? To jest rzeczywiście. Ten gość to przypomniał, prawda? Tak sobie pomyślałem, że właśnie dobrze, że ktoś taki to pokazuje, że te idee mają wielkie konsekwencje. Dobra, tyle o tym ludzkim mirze. Nie wiem, czy to jest dla was ciekawe, ale no, jakby to jest absolutnie konieczne tutaj. Tam było, nie wiem, ze 4 sesje było na ten temat właśnie. To było ważne, tam dużo osób przychodziło i to było no, ewidentnie dla nich to było coś bardzo istotnego, żeby o tym rozmawiać. Dobra, to teraz może bardziej filozoficzne takie, czy bardziej z filozofii religii. Jakby to, co dla mnie jako filozofa jest było tam ciekawe, no to w jaki sposób tradycja wschodniej prawosławna, która opiera się na wschodniej patrystyce, na rysach kościoła, jest troszeczkę, no nie można powiedzieć, że jest alternatywą, ponieważ to też nasi ojcowie, znaczy nasi zachodni, w sensie jakby to jest też nasze dziedzictwo zachodnie, prawda? Natomiast ciekawe jest to, w jaki sposób tam jest prowadzony dialog z jakąś filozofią współczesną, prawda? To jest zawsze ciekawe. W nurcie katolickim mamy tam różne próby, prawda? Były tam odrodzenie tomizmu, potem mariaż, tomizm, fenomenologia na przykład, prawda? W latach 30., 40., prawda? Tutaj różne tam postacie, albo tomizm, a tam właśnie Heidegger, prawda? Tomizm, a ta tradycja katolicka, a tam nie wiem, a filozofia analityczna, prawda? W różnych miejscach są różne próby łączenia tego i to jest zawsze ciekawe, jakby specjalnie chodziło na takie wystąpienia, które by było coś takiego właśnie, że mamy jakieś połączenie czegoś z czymś. No i jedną z najciekawszych rzeczy, które tam widziałem, to jest, i prawosławie ma długą tradycję, tam, ja tutaj nie jestem specjalistą i natomiast na pewno tak było, że w XX wieku pojawiło się dużo różnych teologów głęboko zakorzenionych z tego prawosławia, którzy próbowali wykształciwszy się za granicą, na świecie, znając różne inne nurty, próbowali jakoś łączyć to ze swoim tym dziedzictwem wschodnio-chrześcijańskim. No i jest dwóch takich wybitnych filozofów, to był John Zizulas, który zmarł dosłownie kilka dni temu, to bardzo, bardzo niedawno, taki nestor, jakby legenda XX-wiecznej teologii prawosławnej. I on na przykład w taki zaowalowany sposób, nigdy tego wprost nie robił, ale no widać było, jaki tam ogromny wpływ jest jakiś personalizmu na niego, prawda? Zachodni personalizm, taki z fenomenologii, trochę z Heideggera, trochę z jakiś inny, prawda? I on to nie było jakby temat jego prac, to nie chodziło o to, że on to chce zrobić, ale widać było, że tym, co on pisze tam o kategorii hipostazy, czy osoby w tradycji greckiej, no to było, jakby to nie było, to było przewitrowane przez to spotkanie. Jeszcze wyraźniej jest taki drugi filozof, przepraszam, teolog. On jest teolog Christos Janaras, on chyba jeszcze żyje. I to z kolei jest już otwarte, tak? Znaczy on mówi, my wchodzimy w dialog z Heideggerem, tak? I to jest jakby główny temat jego książek, tak? To znaczy pokazanie z jednej strony egzystencjalizm właśnie, głównie ze strony Heideggera, a z drugiej strony odpowiedź na Heideggera ze strony, nie wiem, teologii negatywnej, tak? Że tam są jakieś, to się jakoś łączy ze sobą i to jakoś możemy wchodzić tutaj w dialog i to jest jakby nieustanny jakby jego, to jest jego pomysł, tak? Że łączymy jedno z drugim. No i ku mojemu zdumieniu raczej to nie jest dominujące teraz, tam jakby nie, wcale to jakoś tam nie to jest chyba przeszłość, to są lata 60., 70., ci ludzie już jakby, to jest pokolenie, tak jakby dzisiaj, nie wiem, łączenie chrześcijaństwa i fenomenologii, tak? To trochę to już passe, prawda? Już jakby to nie jest jakiś tutaj, to nie jest główny temat, w którym tutaj żyjemy. Natomiast natrafiłem na referat niejakiego Dionizosa z Kilisa. Jak się potem okazało, to jest bardzo znany człowiek i oczywiście nie dla mnie, ale tam są jego teksty bardzo różne. I Dionizos z Kilis okazało się, że on pracuje, on jest teologiem wykształconym, znającym różne to co się dzieje współcześnie, ale też pracuje w parlamencie, jest speechwriterem jakiegoś premiera czy tam kogoś innego, prawda? Czy nie, marszałka Sejmu greckiego, nie wiem jak to się nazywa po grecku, ale jakby jest mocno zaangażowany w lewicę grecką, prawda? I on miał wystąpienie, gdzie pokazywał, znaczy nie on, bo jego osobiście nie było, bo nie mógł przyjść, bo właśnie miał jakieś wystąpienie w parlamencie i ktoś to odczytywał i to było bardzo zabawne, bo odczytywał to jakiś taki właśnie hipster, amerykański hipster i jak czytał to po prostu nie mógł, kręcił głową z niedowierzaniem, co tam było. A co tam było? Tam była próba połączenia maksymy wyznawcy i tradycji patrystycznej z poststrukturalizmem, a dokładnie z ideą performatywności. To chodzi o coś takiego, no wiemy, są performatywy, jak słowa działają, prawda? I jest taki nurt
który wykorzystuje to bardzo mocno do tego, żeby pokazać, że sam podmiot jest kształtowany performatywnie. I to jest, no to może nie jest taki strukturalny, strukturalistyczny marksizm Louisa Althussera. Jest taki autor i on ma taką wizję, że tam jest taki sławny jakby taki fragment, gdzie on mówi, że jak policjant woła, ej ty, chodź tu, prawda? Policjant, nie? To są lata 60., to są tam strajki studenckie i tak dalej. Jak policjant tak woła, to tak naprawdę tu władza tworzy podmiot. Także jakby podmiot jest tworzony przez apelację, przez odniesienie do kogoś i że to jest jakby, tak jak u Austina jest, ja ciebie chrzczę, prawda, albo tam zawieram małżeństwo i tak dalej, to jest jakby stworzenie podmiotu, podmiot nie istnieje bez władzy, tak? To jest takie fukutiańskie, bardzo tak, poststrukturalistyczne, kurczę, no, porządna francuska taka właśnie myśl, prawda, że to dyskurs wytwarza podmioty, to dyskurs wytwarza i tam jest, i ta apelacja to jest bardzo fajne, bo to jakby słowa tworzą, Judy Butler, coś podobnego. I on mówi, i to jest ekstra, bo to jest dokładnie to, co mówi o sobie Kościoła. Tak? Podmiot jest tworzony przez relacje, podmiot jest tworzony przez Słowo Boże. Tylko wiecie, to był policjant francuski, który upodmiotawia, znaczy stworzy podmiot przez przemoc i przez pałkę, prawda? A tu jest, że Bóg stwarza świat przez to, że mówi i że struktura istnienia świata jest bliższa temu, co mówi właśnie Althusser, Judy Butler i tam jacyś inni, niż jakiejś takiemu wizji, że to po prostu jest stworzenie, które jest niezależne, tak? No przepraszam, ale to jest okej, okay, prawda? To jest coś bardzo ciekawego. To jest no i właśnie ten czytał jakiś taki prawdziwy, prawda, tam, jak to, Judy Butler, prawda? Ale musiał czytać, bo ja go dostał do przeczytania na tekst. To było bardzo, bardzo, bardzo zabawne. Widać było, że ledwo mu to przechodzi przez usta. I to było tak, to było coś bardzo ciekawego, co pokazywało, a to był jedyny taki tekst, prawda? To nie jest dominujące, natomiast to pokazywało, jakie jest pole do dyskusji między właśnie tą taką niezwykle ta maksym wyznawca, taka no źródłowa taka właśnie filozofia, teologia właśnie wschodnia, a takie zupełnie właśnie spojrzenie właśnie przefiltrowane. Potem jak zacząłem patrzeć, tam Dionysos Skliris ma stronę na Akademia Edu i tam są właśnie sam tam właśnie dialog ojcowie a Żiżek, prawda? I no, jak dużo jest takich rzeczy i to jest jakby tak robione porządnie, w sensie, że to nie jest tam jakiś dla prowokacji, ale jakby jest realnie szukanie jakiegoś dialogu. Nie wiem, czy tam Piotr, no to Piotr, to by mi się to bardzo spodobało, tak, pierwszy. Dobra, to jest jakby jedna sprawa, to było marginalne, szkoda, bo i to wydało mi się nazwać ciekawsze rzeczy, które tam widziałem. Sesja, na której ja występowałem, to była sesja Ojcowie Kościoła, a filozofia analityczna. Tak? Maleńka sesja z kilkoma uczestnikami. Ja mówiłem o uniwersaliach u Ojców Kościoła. Chodziło o to, no... Idea jest taka, że prawie na pewno, i to da się bardzo ładnie pokazać, że taka wizja, która stała się standardem, oczywiście kwestionowanym we współczesnej filozofii analitycznej, ale wizja immanentnego realizmu, że rzeczy mają własności, te własności są jedne, numerycznie jedne w wielu różnych rzeczach, czyli David Armstrong, tam jest tacy różni ludzie, czyli realizm po prostu, to co dzisiaj się nazywa po prostu realizmem w kwestii uniwersalnej, jedno po prostu z absolutnie domyślnych stanowisk, kwestionowanych, dyskutowanych, jak wszystko, prawda? Ale jakby to zupełnie zrozumiałych, że wygląda na to, że tak naprawdę to tego nie było w starożytności, w sensie nie było, to nie jest ani Platon, to nie jest Arystoteles i że tak naprawdę pierwszą osobą dokładnie można zlokalizować dokładnie kiedy to był Grzegorz z Nysy, który miał, właśnie szukał do teorii Trójcy Świętej odpowiedniego pojęcia, jaka to jest wspólna natura i nie pasowało mu tam neoplatońskie podejście, arystotelesowskie to jeszcze bardziej mu nie pasowało, platońskie też nie pasowało i nagle kliknęło mu tak, że w sumie, bo neoplatonizm zgłosił, że wtedy, w tamtym okresie, że natury są jednostkowe, każdy ma swoją własną i człowieczeństwo na przykład w ogóle to jest suma tych indywidualnych natur. Platonizm głosił, że jest indywidualna, jest jedna idea, która jest poza rzeczami, a on mówi, no to połączmy to jedno, żeby było jedno, ale w rzeczach. Tak? I to jest dokładnie to, co jakby głosi immanentny realizm. Generalnie wygląda to, że to naprawdę ma znaczy trudno powiedzieć, że to ma korzenie teologiczne, ponieważ to potem nie przeszło, Armstrong tego nie wie, prawda? Znaczy to pojawiło się osobno, natomiast
jest to coś absolutnie zdumiewającego, że to jest koncepcja, którą my dzisiaj znamy jako standardową, natomiast wtedy to była wielka rewolucja i zostało to specjalnie sformułowane do dyskusji o Trójcy Świętej. No to jest dla mnie to jest, wiecie, po prostu kapitalna sprawa, tak? Tutaj Uniwersalia, tutaj Trójca Święta, Grzegorz z Nysy, Armstrong, który nigdy nie słyszał, na pewno nie słyszał o nim, prawda? I jakby to, że oni mają to samo, prawda? I że ten Alfred w Australii i Gregor z Nysy w Kapadocji, prawda, że ten, to same idee, to jest ekstra, prawda? To tam staram się, bardzo staram się powiedzieć. No i były też inne wystąpienia. Jedna rzecz, którą właśnie autor, którego tutaj wydaje mi się, że warto jakoś... Basili Lurie, tak? To ja mówiłem ostatnio na wystąpieniu w Zakładzie Ontologii. To jest biskup któregoś z kościołów prawosławnych, które istnieje w Rosji, takich bardzo podziemnych. On robi coś takiego, że ja się z tym nie zgadzam, natomiast to jest bardzo ciekawe, że robi ontologię Trójcy Świętej i używa... To jest coś takiego, że jego zdaniem osoby Trójcy Świętej są policzalne. Wiemy, że ich jest trzy, ale nie możemy ich uporządkować. Nie można wskazać kolejności. Tak? I on do tego, żeby to wyrazić, tę intuicję, używa bardzo dobrej logiki, która była zrobiona dla filozofii nauki o elektronach, tam, że wiemy, że są dwa elektrony, ale nie wiemy, który jest który, prawda? I on mówi, o, w Trójcy Świętej jest tak samo, wiemy, kto jest ojcem, ale nie wiemy, kto jest synem, a kto duchem, bo to jest jakby ponieważ nie mamy tam asymetrii, ponieważ nie mamy filiokwę, no to tam zasady liczenia Trójcy Świętej to są podobne do zasady liczenia elektronów, prawda? I to brzmi jakoś tam takim niebezpiecznie jak New Age, prawda? Ale nie, to jest prześwitrowane przez filozofię nauki, przez logikę i to jest naprawdę bardzo ciekawe. A to, co on jeszcze robi wyjątkowego, to to, że bierze jakieś teksty późnego Bizancjum, to jest niesamowite, ale tam jak Turcy zdobywali Konstantynopol, no to wtedy był kryzys tam sobór we Florencji, gdzie tam było zjednoczenie, prawda, i tam jakby dużo było dyskusji o filiokwę i rozkwitała w tym samym czasie, gdy tutaj już upada to, cesarstwo upada, to rozkwita dyskusje trynitarne. I oni mieli tendencję do rysowania schematów. I te schematy są po prostu epickie. Jakieś tam koła, jakieś tam greckie litery tam wchodzą. Nikt nie wie, o co chodzi, bo często one zostały tylko... Te schematy są, jakby nie mamy tekstu do tego. No i on jakby tam bada i rzekomo wie, o co w tym chodzi. No, ale to jest super ciekawe, bo jakby on twierdzi, że tam właśnie jest nieklasyczna logika, że tam logika parakonsystentna jest potrzebna do tego, że tam jakieś nieklasyczne liczenie. Nie chcę, nie umiem teraz wszystko tam ładnie dokładnie powiedzieć, co on tam robi, natomiast to jest po prostu super ekscytujące, tak? Czy mamy jakichś ludzi, których naprawdę, kogo on tam analizował? Nicefor, Blemydes i mnich Hieroteos, po których zostały jakieś tam traktaty, prawda? I to wygląda, dużo nam uwag, nie jestem pewien, czy tak się powinno robić, to jest troszeczkę takie dziwaczne, ale ogólnie no, to jest bardzo inspirujące, tak? Bardzo, bardzo ciekawe i to jest oryginalne w tym sensie, wydaje mi się, że ogarnia taką analityczną dyskusję, zwłaszcza o Trójcy Świętej i tego nikt na świecie nie robi, tak? Tego nikt nie wie i jakby nikt tak nie robi tego i nikt nie stosuje tych logik nieklasycznych, także tu jest naprawdę coś bardzo, bardzo ciekawego. Dobra, czyli tak, ruski mir, patrystyka i poststrukturalizm z apelacyjną koncepcją podmiotu Althussera. Aha, jeszcze przepraszam, nie mogę, proszę słuchać. Nie mogę, przepraszam, jedna rzecz, nie powiedziałem o tym Sklirisie. On mówi coś takiego, że jak popatrzymy na źródła filozofii języka XX wieku, Wittgenstein, Derrida i Judith Butler, tam się pojawia ta idea, to on mówi tak, to wszystko to jest sekularyzacja żydowskich wyobrażeń religijnych. I Wittgenstein, i Derrida, i Judith Butler mają pochodzenie żydowskie i ich filozofia języka jest jakby przeformułowaniem pewnych wyobrażeń, które są dla nich naturalne z backgroundu religijnego. Pojęcia nie mam, taka właśnie ukryta teologia, tak? Taka właśnie sekularyzowana. Nie mam pojęcia, czy to jest, ale to jest bardzo ciekawe. Tak? Nie, wątpię, to jest tak fajnie brzmi, prawda? Ale jako jakiś taki właśnie wąwóz na początek, to rzeczywiście to było fajne. Tak, czyli mówiłem o poststrukturalizmie, mówiłem o analitycznej i teraz dwie jeszcze sprawy, to są te dwie książki, które tutaj mam. Już jakby z wąskiej dziedziny filozofii religii, to tam toczą się dwie bardzo ciekawe debaty. To są dwa bardzo ciekawe projekty naukowe, które są realizowane. Pierwszy z nich to jest
to jest ta książka. Ona jest po polsku, zobaczcie, tak? Jakby mamy duchowy zmysł, książkę wydaną przez Wam. Paul Gawryluk, to jest ten, o którym mówimy, to jest szef tej organizacji, i Sarah Cockley, to jest bardzo wybitna filozofka religii, tam Stasiu Ruczaj od nas z zakładu jeździł do niej, jadł z nią gdzieś tam kolacje, prawda, i bardzo tam, no, takie są kontakty fajne. To jest projekt taki, że to jest próba niespecyficznie prawosławna, ponieważ tu jest jakby część jest o ojcach Kościoła i o wschodnim chrześcijaństwie, ale też jakby to jest wspólne dziedzictwo dla Zachodu. To jest wizja taka, że u wielu pisarzy chrześcijańskich mamy takie twierdzenia, że wiedzę o Bogu czerpiemy nie w ten sposób, że mamy jakieś argumenty, że tworzymy jakieś dowody, że jakieś rozumowania, tylko po prostu to jest wiedza podobna do wiedzy zmysłowej, po prostu widzimy, że Bóg jest. Widzę działanie Boże, czuję działanie Boże, słyszę głos Boży i tak. To nie musi być jakaś tam wysoka mistyka i jakieś tam przeżycia, doświadczenie religijne, takie numinotyczne, prawda, to co tam Rudolf Otto opisuje, albo Williams i tak dalej. To może być po prostu bardzo elementarne poczucie, że widzę, nie wiem, piękny zachód słońca i widzę, że działanie to stworzył Bóg, ja to widzę. Ja nie muszę tego sobie dowodzić, ja nie muszę tego argumentować, ja nie muszę tworzyć jakichś tam skomplikowanych. To jest wiedza, nie, jak to się mówi technicznie, nieinferencyjna. To znaczy, tak samo jak widzę, że tutaj jesteście, to nie jest, nie muszę wykonywać żadnych rozumowań, po prostu to jest tak jak percepcja. Nie? I to jest taka tradycja bardzo długa i ją można jakby na nowo docenić. Tak? Znaczy można, i to zaczęło się to w amerykańskiej filozofii religii analitycznej, nie katolickiej, tylko kalwińskiej, protestanckiej. O, tam Staś mnie poprawił, że to nie, że to też William Alston nie jest Kalwinem, tak? Ale jakby no, protestanci, którzy nie mają dużej tradycji tych wszystkich dowodów na istnienie Boga, bo u nich jest tradycja, no jakby to się widzi, tak? Czujesz, że Bóg do ciebie przemawia, tak? To jest, i oni próbowali zrobić bardzo, bardzo niezwykle, to jest dobrze zrobione, to jest i Alvin Plantinga, i właśnie William Alston, i jeszcze wielu innych autorów i autorek, próbowali pokazać jakby, że jest to nie jest zwykła percepcja, ale jest prawomocny rodzaj doświadczenia, który ma charakter podobny do percepcji, na którym można opierać przekonania teistyczne. I to jest ogromny nurt, jakby dobrze zrobiony, wiele książek na ten temat. I oni to, co tutaj robią, to próbują teraz sięgnąć do źródeł, do ojców Kościoła, do pisarzy różnych, no dla nas tutaj zwłaszcza wschodnie chrześcijańskich, jakby w poszukiwaniu, żeby rozwinąć tą teorię, zobaczyć, jak to wygląda. Główna rzecz, która nam się pojawia, która jest bardzo interesująca, to jest to, że podstawowy zarzut jest taki, no ale no, ktoś widzi Boga, a ktoś go nie widzi, prawda? No to jak to, co to za percepcja, prawda? Jak mam tutaj telefon, no to wszyscy go widzicie, prawda? A jak powiem, że czuję, że Bóg jest wśród nas, no to jakby wielu z was tego nie ma, nie czuje, prawda? Jakby jak sobie z tym poradzić? No i tutaj jest rzeczywiście to działa, tak? Jakby u tych różnych pisarzy można znaleźć bardzo świadome takie rozumowanie, że no oczywiście, że tak jest, to nikt temu nie zaprzecza, że to nie jest taka zwykła percepcja, natomiast jest przekonanie o tym, że żeby mieć otwarty dostęp do tej duchowej percepcji, to trzeba kształtować pewne cnoty i trzeba mieć trening, tak? Trzeba to z trudem przychodzi, prawda? To podobnie jak powiedzmy rzadka percepcja, nie wiem, filozofia matematyczna albo tam, jak na przykład wino, kosztowanie wina i ćwiczenie się w tym, no to wymaga pewnego treningu. To nie jest tak, że z ulicy przychodzisz i rozpoznajesz tam Beaujolais z tego roku, tam na stoku, na słonecznionym albo cielistym, prawda? Nie, to jest po prostu, musisz mieć siatkę pojęciową do tego, musisz mieć doktrynę, musisz mieć naukę, tak? I musisz się wdrażać w tę naukę, musisz to ćwiczyć. I w tym sensie, jakby jak ta się popatrzy na te nauki tam ojców Kościoła, no to oni zaczynają mówić dokładnie tym językiem, tak? Okazuje się, że tam tu są analizy właśnie Grzegorza z Nysy, Maksyma Wyznawcy, gdzie dokładnie jakby jest bardzo ładnie pokazane, że jakby ta percepcja jest, ona jest wiarygodna, a niedemokratyczność tej percepcji wynika z tego, że nie każdy się odpowiednio stara, nie każdy to jakby przygotowuje się odpowiednio do tego. I to jest jakby jeden projekt, ten Gawryluk jest ta. To już jest, teraz się pojawia druga książka na ten temat, bardzo gruba, jest ta Ujot mam wykupiony dostęp, więc możemy sobie ściągać. To się nazywa tam Perceiving Divine
coś tam, i drugi tom jest przygotowywany, trzeci za kilka lat się ma ukazać, to już będzie wyłącznie na tradycji wschodniej. Bardzo tam został zapowiedziany, jakby tak uroczyście, bardzo też ciekawy taki projekt, który tam jest, nie wiem, kilkadziesiąt osób z całego świata zaangażowanych, to trwa już 15 lat, robią sobie konferencje, dyskutują, zamawiają książki, jakby, i to wszystko jest, no, to jest tłumaczenie z Oxfordu, ta druga książka też jest w Oxfordzie wydana, no jakby top nauki taki właśnie, i bardzo interdyscyplinarny, bo teraz tam jest i właśnie specjaliści od patrystyki, i filozofowie religii, i na przykład kognitywiści tam wchodzą teraz, prawda, jakby, no jest jakby dostrzeżenie, że no przecież to jest oczywiste dla współczesnej nauki kognitywnej, że poznanie nie jest abstrakcyjne, nie jest jakby, ono jest zakorzenione w ciele, we wspólnocie, w praktykach, w pojęciach i tak dalej. Także tutaj super pole, bardzo ciekawy analiz. Dobra? I druga sprawa, już ostatnia, to jest bardzo ciekawa rzecz, świeżutka właśnie, żeśmy sobie kupili z siostrą Teresą po egzemplarzu. Projekt, który jakby rewolucjonizuje, pod wieloma względami rewolucjonizuje podejście do tego, do podziału, jakby, no właśnie, jest taki stereotypowy podział, że właśnie wschód to jest to doświadczenie, to jest ten jakby brak kultury, teologii naturalnej, ponieważ tam wszyscy byli tak wierzący i tak mistycznie rozpłynięci, prawda, że tam nikomu do głowy nie przychodziło, że są jakieś argumenty, prawda? A Zachód to są ci właśnie bardziej zepsuci, prawda, tam, i tam właśnie zamiast się, prawda, doświadczać Boga, to tam robili jakieś abstrakcyjne pięć dróg, prawda, tam jakieś argumenty, dowody. No i to oczywiście jest w tym sensie to jest niebezpieczne, ponieważ ten stereotyp sprawia, że na przykład filozofia analityczna religii staje się po prostu czymś ciałem obcym, tak? Jakby to jest coś jakby zupełnie zewnętrznego. I ten biedny Swinburne, tak, jakby on przeszedł do prawosławia i teraz jakby, kurczę, jak chwilę, co ja tu robię, prawda? Skoro tutaj nikt nie chce, w ogóle nikt nie potrzebuje, albo mówił mi, że to jest w ogóle dzieło szatana, że to w ogóle logika, po co ta logika, prawda? I to jest zemsta Swinburne'a, tak? Richard Swinburne i taki bardzo ważny autor David Bradshaw, który też jest, chyba jest jakiś konwertytą, nie wiem, tam mam jakąś historię, której ja dokładnie nie znam. Anglosasy ze szpiku kości, ze świata zachodniego. I oni zrobili tą książkę, która jest naprawdę jakby fajnie takim przełomem, prawda, naukowym, że oni mówią tak, ten stereotyp jest dogłębnie zły i błędny, bo to jest absolutnie dwudziestowieczny stereotyp, że prawosławie nie ma teologii naturalnej. My pokażemy i teraz po kolei, od jakichś tam apologetów, przez tam Grzegorza Palamasa, po kolei idziemy, pokazujemy, że tak naprawdę jest gigantyczna tradycja teologii naturalnej we wschodnim chrześcijaństwie, tylko że jest neglected, tak? Ona jest zignorowana, ona jest gdzieś zamieciona w kąt i trzeba ją przywrócić. Tak? Więc to jest jakby taki, bardzo to jest fajnie zrobione, jakby widać tutaj taki pomysł, prawda, i to jest taki pocisk, prawda, który jest argumentem, prawda, że tutaj jest ta tradycja i żebyśmy nie zapomnieli my, prawosławni, i że teraz spotkanie tej teologii naturalnej zachodniej, bo ona była rozwijana na zachodzie przede wszystkim, zwłaszcza tej analitycznej, no to jest coś, co jakby może bardzo pomóc chrześcijanom wschodnim, prawda, bo to jest wschodnie, oczywiście nie w sensie geograficznym, ale jakby tej tradycji, bo to jest jakby, ale to nie jest nic obcego, tak? To nie jest to, że połączmy się z tym, bo to jest pożyteczne, tylko połączmy się z tym, bo myśmy też to mieli, coś o tym zapomnieli. I tam są, prawdę mówiąc, czasami to naciągane, to jakiś biedny Grzegorz Palamas jakiś tam trzech miejscach o tym mówi, prawda, a napisał tyle, prawda, i że tam gdzieś tam jest jakiś argument, prawda, że okej, czujemy, że to jednak jest tam jakieś różnica akcentów była, albo na przykład ten właśnie Paul Gawryluk też ma tutaj artykuł, gdzie właśnie desperacko szukając teologii naturalnej w rosyjskim prawosławiu sięga do czegoś, co jest najnudniejszą rzeczą w świecie, jaka może być, to znaczy do teologii, tak zwanej akademickiej teologii w Rosji w XIX wieku, to są ci, którzy byli wykładowcy seminariów teologicznych, nie? Wszystko to, co kojarzymy z twórczym prawosławiem rosyjskim, tam jakieś Bierdiaje, Bułgakow, to oni wszyscy byli poza akademiami, tak? Oni nie byli. Akademie to były takie właśnie strasznie właśnie tam po łacinie się uczono, tak? Jakby oni mieli podręczniki łacińskie i tłumaczyli z zachodu tam, jakby, i to było strasznie krytykowane potem przez tych filozofów, że to nie jest w ogóle prawosławne, że to jest taka kolonizacja. No i on wie, że jakichś autorów tam, których kurczę, nie pamiętam tych nazwisk, prawda? Jakiś Fiodor Głubiński, jakiś Wiktor Kudrjawcew-Płatanow, to są ważni filozofowie, tak? Jasne, tam teologowie, ale to jest zupełnie jakby nikt się nim nie interesował, ponieważ to było traktowane jako w ogóle jakiś tam nieistotny, prawda? A tutaj proszę, mamy teologię naturalną, to no, w tych seminariach to oni tam twarde dowody na istnienie Boga robili, tam
dziesiątki rodzajów, tam jakieś tam były podziały, prawda? To często to była kalka po prostu zachodu, no ale jest, prawda? Rzeczywiście to było, tak? To był mainstream, tak? W pewnym momencie to po prostu było naturalne wykształcenie w jakimś tam Kazaniu, czy w Moskwie, czy tam, gdzie tam jeszcze były, tam w Kijowie oczywiście. Tak. Także tutaj... A, i tam jest jedna rzecz, super ekstra. Może pamiętacie Buchakowa, mistrza Małgorzata, tak? Jeżeli początek tam jakiś tam, że tam Anuszka rozlała olej i tak dalej, no to jest rozmowa, Wolant, oni rozmawiają o czym? O dowolach na istnienie Boga, nie? Przepraszam, jak się ten Buchakow nazywał? Michał, tak. On był synem profesora Akademii Duchownej w Kijowie, tak? Więc jakby to był jego temat, tak? To było normalne, że dowody na istnienie Boga, to jest jeden z normalnych tematów, o którym się rozmawia. Jego tata to wykłada na Akademii, to po prostu jest, i to był temat rozmowy tam właśnie, jakby to pokazuje, że to, myśmy to wypali, bo tam Bułgakow, Sergiusz Bułgakow, tak, albo tam jacyś inni filozofowie, teologowie prawosławni mówili, że to jest zło, że to jest zachód, zepsuty zachód robi dowody na istnienie Boga, a my tego nie potrzebujemy, bo my mamy żywe doświadczenie religijne, które w ogóle nie, żadnych dowodów, żadnych argumentów, to tylko będzie gorzej, prawda? Więc jakby tutaj jest bardzo takie ciekawe próba takiego odkręcenia tego obrazu z chodni tradycji. No dobra, myślę, że siostra Teresa mogła jeszcze uzupełnić jakimiś rzeczami, bo ona też tam, ona była często Teresa była na innych sesjach niż ja, więc może czy widziałaś coś tam innego. Tyle sobie pomyślałem, jak właśnie wracaliśmy, to sobie pomyślałem, że to bym chciał komuś opowiedzieć, bo to mi się wydaje ciekawe. Nie wiem, czy dla was jest ciekawe i czy... No ale przynajmniej tyle, żeby mieć jakąś orientację, że tam są jakieś dyskusje i coś tam się dzieje. Też jest jedna rzecz jest fajna, jakby tutaj już jakby wejdę na taki poziom jakby no, wspólnoty i jakby no, nauka jest stworzona w takich warunkach, prawda? I tam jest, miałem takie poczucie, no to wiadomo, tak, bo to są, to jest jakaś organizacja, oni się tam jakby czuć, że ci ludzie jakby słuchają siebie nawzajem i są zainteresowani tym i jakby miałem takie wrażenie, że kurczę, jak ja napiszę jakiś artykuł na ten temat, to oni to przeczytają, tak? Wiecie. I to jest coś, czego strasznie brakuje we współczesnej filozofii, że jakby czujemy, że to ma sens, nie? Jakby tam miałem takie poczucie, że oni po prostu rozchwytują się, znaczy jeden drugiego, jakby to jest naprawdę wspólnota w poprzek różnych narodów i wyznań i tak dalej, ale to są ludzie, którzy naprawdę jakby no, obchodzi te rzeczy, prawda? I jakby tam, jak ktoś coś napisze, no to jakby możesz liczyć na to, że znajdzie się tych 15 osób, którzy z chęcią to przeczytają, prawda? Co jest... Bo to jest niezwykle rzadkie, prawda? Zazwyczaj jest tak, że też tam pisze, prawda? I kompletnie nikogo to nie obchodzi, prawda? A tutaj miałem takie poczucie, że tam jest taka responsywna wspólnota, która na prostu czeka na to, żeby coś tutaj rozwijać, że to kogoś obchodzi, że to jest ważne, prawda? I że jest takie poczucie, prawda, że nie, no coś się dzieje, coś ważnego, nie? I tutaj ja, no, absolutnie subiektywna opinia, prawda, że na różnych konferencjach byłem i przyznaję się, że rzadko jest coś takiego, tak? Takie fajne poczucie właśnie, że to jest, że tutaj coś jest ważnego i że wszyscy się słuchają i czekają na to, co powiesz, nie? To bardzo dla mnie było inspirujące, jako taki właśnie, no, że tutaj warto coś dla nich pisać, nie? Dla nich, ponieważ to jednak, nie czuję się tam bardzo, jedną nogą, prawda? To jednak nie jestem associated, prawda? Jakiś tam membership, prawda? A nie oni sami. Dobra, tyle z mojej strony. Nie wiem, jak to dalej pociągnąć. Dziękujemy. No. Nie wiem, czy może. Teresa, może, bo tutaj jakby ja tak mówię i ciągle patrzę na ciebie, patrzę na prawda? Czy to tak w podobny sposób to zapamiętałeś? I... No cóż. Wiele można by tutaj dopowiadać. Ja bym jeszcze dołożyła jeszcze jedną postać. To jest Nikolaes, ten wydawca tego czasopisma. Ludovikos, który jest też taką ważną postacią. Jego książki też są tłumaczone na różne języki. Pokazywał ostatnio wydanie jakieś angielskie, włoskie i tak dalej. On się zajmuje też czymś takim, próba stworzenia jakiejś takiej nowej antropologii na styku psychologii, wręcz psychiatry i właśnie tej tradycji ojców. Też jakaś taka bardzo ciekawa próba. Tworzy do tego jakąś taką dziwny język, jakieś takie terminy i tak dalej. Nie jestem w stanie, nie czytałam jego książek, więc nie jestem w stanie to powiedzieć, ale książka jest niezwykle grube. On bardzo poczytny taki autor, ale on jest taki naprawdę bardzo, bardzo znany.
tym świecie prawosławnym. Tak, tak. I przepraszam, to by było tak, jak jest ten Zizulas, Jan Nalet, ten Ludowikos, jest tak w jednym tchem wymieniany. Tak. I on tam był, tak, jeden już starszy pan. Tak, on tam na... No i... Jak się nazywa? Proszę? Jak się nazywa? Ludowikos, Niko... Nikolaos chyba, tak. Nikolaj... Ja musiałam sprawdzić, bo to jest... Tak, Ludowikos, to jest też znaleźć. On jest dość znany no, w świecie, nie tylko prawosławny, ale to jest taka właśnie nowa antropologia. Pamiętam jego wypowiedź, że on tam no, cały czas się mówi tam o przybóstwieniu, bo to jest trzeba takie słowo dla teologii prawosławnej. No ale co to znaczy przybóstwienie? No my najpierw musimy zatroszczyć się w ogóle o własne takie zdrowie psychiczne, jakoś tak, no taka jakby unowocześnienie tego, nie tak od razu głęboko w duchowość, tylko tak najpierw tak od takiej płaszczyzny bardziej naturalnej. Wiesz, on jest psychiatrą z kształcenia, więc psychologiem, czy chyba znałeś psychiatry klinicznej, czy coś takiego, no w każdym razie ma przygotowanie do tego i on takie zdrowe podłoże do tego daje, do takiej duchowości wysokiej, więc też jest chyba do tej... No do tej listy bym dołożyła, jako taka współczesna odpowiedź na różne wyzwania. Co jeszcze? No akurat ja, jeżeli chodzi o teologię, naturalnie bym się nie zgodziła, że akademia to była tak strasznie nudna i zapożyczona, bo badałam ten temat. Ale to jest na dyskusję, to nie wchodzimy w to. Natomiast co jeszcze? Jutro być może się zobaczę z Brendaną Grantherem, bo jutro jadę do Exeter, gdzie on wykłada i do wnuka Franka, do prawnuka już, Siemiona Franka, takiego rosyjskiego filozofa i Brendan chyba przyjdzie też tam na kolację, także przekażę mu. No, że w piwnicach, prawda? Poncytowany. Tak. No i jeszcze jedna rzecz, która ona jest poza w ramach konferencji, ale spoza części wykładowej, to jest meteory. Warto o tym wspomnieć. A tak, nie, bo to tak, jakby też taki format konferencji międzynarodowej zakłada też taką wycieczkę, prawda? Takie atrakcyjne miejsca. I to tam oczywiście też było, prawda? Meteory, te jakieś tam klasztory, to tak, to bardzo, bardzo, bardzo fajne. Tam na internecie gdzieś tam można znaleźć, ale to jest takie no bardzo, bardzo to co w Grecji must see, jak to się nazywa. Ciekawe doświadczenie. To są takie klasztory na tych pojedynczych skałach, takie odosobnione. No teraz chyba mam oczyszczane przez turystów i to już nie ma tego najśmieszniejszego, bo taki zgrzyt totalny, bo tam, żeby kobieta mogła wejść, no to musi mieć zasłonięte ramiona i tak dalej, więc tam takie dawali chuste, takie, no puste. Jedna była z Berlin Metro. Zrobiona, nie wiem, gdzieś w Chinach, czy gdzie, ale z postacią Berlin Metro. Ale miała przykryte. Ramiona. To było. Tradycja została zachowana. No, bo to obowiązkowo. No i to, że też świat był faktycznie ten prawosławny, bardzo różnorodny, to było prawosławie afrykańskie, jakieś z Ugandy, jakieś sprzedawali to takie, jakieś takie robione, nie tylko korary. Ja tych nakryć głowy teraz, naprawdę w życiu nie widziałem jakieś takie... Zapieram na kościół w Ugandzie prawosławnym. Kościół koptyjski, jest tam, że to są Koptowie, którzy są nie oryginalnie w Egipcie, tylko rozproszeni w migracji. Tam jakieś tam ktoś z Australii, z Stanach Zjednoczonych, w różnych częściach świata, no ale prawdziwie Koptowie, tak? Prawdziwie. Wiecie, jest tam kościół syryjski, no przeróżnie, no wielkie bogactwo, tak można wszystko tak w jednym miejscu zobaczyć. Tak? No ja strona organizacyjna to faktycznie konferencja, ponieważ organizujemy konferencję i możemy tutaj powiedzieć też z perspektywy, ile to wysiłku musiało kosztować organizatorom. To było bardzo perfekcyjnie wszystko wygrane, naprawdę. A to się odbywało po angielsku? Tak. Bartek Kurkowski, który nas śledzi przez transmisję, napisał tutaj pytanie, czy może był David Bentley Hart, druga gwiazda prawosławej po Swinburne? Nie, tak, to jest absolutnie legendarna postać i właśnie nie było, ale właśnie
nie umiem pokazać. On chyba miał być. Tak myślę, że tam kilka osób takich bardzo też znanych nie dojechało na ten tak, 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 tak. No, tak, rzeczywiście, tak, to jest, on jest w Notre Dame i jest po polsku jego książka o odpowiedź na tym, na tych nowych ateistów. On nie jest w Notre Dame. On nie jest tam. Nie jest w Notre Dame. Nie? Gadam z Rosmanem. Oni chcieli go zatrudnić, ale tam są. On jest bardzo niewypło. Trudny jest, tak. Wszyscy mówią, że jest bardzo trudny. Bardzo trudny jest. Ale masz rację, tak. Nic nie jest za trudny. Jest na pewno jego książka, nie pamiętam jak to się nazywa, ale to wydawnictwo wam wydało, więc jakby jest tam gdzieś dostępne i to jest jakby taka rozbudowana teologiczna odpowiedź na tych nowych ateistów tam, na tych wszystkich tam biologicznych i tak dalej. I to jest taka, no, jak sławna jego książka. Tak, on rzeczywiście jest bardzo. Jest bardzo znany. Ale i... ciekawe, że on w ostatnim wywiadzie, którego Biriukow zresztą go robił z nim wywiad, to on tam nawet mówił, że teraz, gdyby teraz miał przyjąć jakieś, zdecydować na jakieś takie wyznanie, czy konfesję, czy religię, to chyba nawet coś w stronę buddyzmu, czy czegoś takiego zupełnie jego wschodniego. Ja tak, nie musiałabym też to przeczytać jeszcze raz, ale już jakby mówię, że no prawosławie, no tak, to na tamten moment to spełniało jego oczekiwania, ale teraz jest tak troszkę z dystansem. Tak to jest, jak przyjmujesz konwertytę, to jakby nikt nie przyjmujesz. Jak jest taka duchowy wschodniego bardziej, już taka całkiem egzotycznie. A czy tam byli też na przykład jacyś, powiedzmy, hierarchowie prawosławni, Fabian Bodi i tak dalej, czy raczej nie tutaj? Znaczy, na pewno to się cieszyło poparciem tam miejscowego biskupa, tak, i on tam był i jakby pokazywali się, prawda, że to, no bo oczywiście, prawda, to musiało tak być. I na plenarny taki wykład pierwszy wygłaszał właśnie bardzo takie świadectwo, to też troszeczkę miał taki wymiar jakby polityczne troszkę, no, wygłaszał jakiś, nie wiem teraz terminologicznie dobrze powiedzieć, ale biskup z Korei, który był biskupem podlegającym pod Konstantynopol, jakby on opowiadał, co się stało w biednej Korei, że nagle, no w Korei są tam jacyś prawosławni, prawda, i tam były sobie wspólnoty jakby podporządkowane pod Konstantynopol, a potem w 2016 roku, gdy, po uznaniu przez Konstantynopol kościoła ukraińskiego, prawosławie moskiewskie zaczęło jakby, weszło do Korei, jakby na ten obszar, prawda? I że tam w tych miejscach, gdzie on miał swoje parafie, no to nagle przyszli rosyjscy księża i powiedzieli, nie, my tu jesteśmy prawdziwi prawosławni i zaczęli robić nowe. I to było jak takie świadectwo, no jakby jak to jest na świecie, prawda? No trochę takie właśnie, no, tam nastroje takie antymoskiewskie prawosławie były wyraźnie obecne, prawda? I to też kompletnie można się temu dziwić, prawda? Jakby dla prawosławnych to jest kwestia jakby życia i śmierci, żeby teraz zrozumieć jakby, że to jest, jakby nie, że nie muszą, że to nie jest i w imię, że to, jak pokazać, że to nie jest wojna w ich imieniu, prawda? To oni dużo robią, żeby właśnie samym sobie to przedstawić i ludziom na świecie, że to jest, że to nie jest to. Ale to nie był zjazd taki, właśnie o to też chodzi, bo to są świeccy ludzie, którzy jakby nie, jakby wbrew tym wszystkim podziałom, więc to jest w tym sensie to jest jakby dobre. I ten angielski też jakby sprawia, że tam było rzeczywiście taka, no wiadomo, to troszkę ścina tam różnych ludzi. Na pewno wiem, że tam w kuluarach się mówiło, że w ostatnim momencie wszyscy z Rumunii, nikt nie przyjechał z Rumunii jakby oficjalnie, prawda? Bo jakieś tam są spory, prawda? I ten jakiś głowa kościoła autokefalicznego w Rumunii stwierdziła, że jednak że nie pozwala tam przyjechać. To jest pierwszy kongres był właśnie w Rumunii. Pierwszy kongres był w Rumunii. Także to są takie fluktuacje, prawda? No tam ta gęstość tej polityki to w ogóle jest nie do pomyślenia. Jakby Kościół katolicki przynajmniej ma jakąś hierarchię jasną, prawda? Jak wiadomo, że to są też spory, prawda? Ale przynajmniej jakby jest jakaś przejrzystość tutaj, prawda? Natomiast tam to jest wszystko tak się nakłada, że jakby różne i kulturalne, i podziały polityczne, narodowe, tam jakieś inne. No i tam właśnie, nie wiem, Polaków było tam jednego prawosławnego profesora tam widziałem, który to przyjechał, prawda? To też jakby nie ma jakiejś tam równości takiej reprezentacji, prawda? Ale to, mój Boże, no to chce to przyjeżdża. Natomiast to nie było tak, że to jest jakby spotkanie tam dla tych biskupów, nie, kompletnie. Oni tam byli, prawda, tam ktoś tam występował, ale to jakby no, to nie o nich chodziło. Tam chodziło o tu tłuszcze, prawda, różnych tam ludzi, którzy przychodzą i dyskutują i chodzą na te różne sekcje. Tego było mnóstwo, to jest 400 osób. Tych sekcji, nie wiem, 6 na raz w jednym czasie, prawda, to w ogóle no, nieprawdopodobna konferencja, bardzo, no to nie wiem, normalne, prawda, to jest mnóstwo takich konferencji. Po prostu duża międzynarodowa konferencja, tak. A jak było z kobietami?
Było tam, i to też taki rys amerykański, że były tam, było wyraźnie jakby zaznaczano obecność kobiet. Były seksy też na temat feminizmu, jakieś takie różne. Tak, tak, tak. I jakieś tam naklejki rozdawali właśnie i że tam na rzecz diakonatu kobiecego jakieś tam inicjatywy, prawda? I były też jakieś tam Women for Orthodox, coś takiego, tam organizacja. Tak. I to widać było, że to jakby tam jest temat i że to jest, jakby no, byli dumni z tych, które tam były. No, ale to powiedzmy szczerze, jakby no, chyba jakbyśmy mieli jakikolwiek dobór teologów, to tam nie będzie dużo kobiet, nie? To no, jak w innych miejscach. Natomiast tam wyraźnie były to takie typowo amerykańskie jakby próba, jakby to powiedzieć, takiego premiowania, prawda, że tam były się sekcje, prawda, że tam coś dużo było, wyraźniej były widoczne niż by to no to, natomiast tam chyba nie było jakichś te tematy tam feminizmu, to nie było nic tam dominującego. Nie, nie było jakieś takie tam wyjątki czy coś takiego, no ale takie w tytule były takie. Tak. Kobieta w cerkwi. I często było tak, że te nazwiska były na przykład nazwiska prelegentów, którzy przyjeżdżali po prostu z żonami, prawda? I to trochę też coś takiego, prawda? Następny kongres będzie w 27 roku w Gruzji. Także można się zapisać jako oficjalny. To jest akademikiem, prawda? Nie, myślę, że nie. No jakoś tam związany w jakiś tam sposób. Co zadeklarować jakieś związki, zainteresowanie. W sensie zatrudnienia, no ale w sensie zainteresowanie czy czegoś takiego, no to tak. Także jest szansa. No natomiast to też jeszcze o jednej rzeczy nie powiedziałam, ale to jakby tak było to widać, prawda, że jakby to jest tak, że ta taka dwudziestowieczna teologia prawosławna, zwłaszcza ta rosyjska, to bardzo często właśnie była taka budowana na opozycji wschód-zachód, prawda, że my tutaj rdzenne, prawdziwe prawosławie i ten świat zachodni, który już ginie, prawda, bo tam filioche przyjęli tam, tak, prawda, jakby i to takie myślenie opozycjami było bardzo charakterystyczne i teraz cały ta książka też, prawda, jakby wiele takich innych rzeczy jest jakby takie, ludzie, no bez przesady, prawda, jakby jest naprawdę globalny świat i teraz jakby wiadomo, że tam jest jakaś tradycja, ale jakby to nie, raczej już nie ma takiego nacisku na to, żeby się odróżniać i żeby za wszelką cenę walczyć tutaj, że my mamy jakieś tam swoje, a wy tego nie macie, tylko raczej spokojnie, prawda, zobaczyć, że mamy, co to mamy wspólnego, to mamy wyjątkowego, tu się możemy podzielić, to możemy coś od was wziąć, nie? Jakby w tym sensie już nie ma takiego patosu, prawda, czysta prawosławie, a wy nie jesteście. On jest oczywiście, tam Góra Athos, tam w wielu miejscach prawosławie, zresztą w Polsce jest tak samo, prawda? Nie jest taki nurt, który jakby podkreśla te różnice i podkreśla jakoś tam to. Natomiast on, akurat na tej konferencji, on był bardzo, bardzo mało obecny. No to trudno się dziwić, bo to była jedna konferencja robiona przez tą globalną wspólnotę, tą właśnie tą już taką zglobalizowaną, powiedzmy, amerykańską, nie? Natomiast nie było, nie było to w ogóle podkreślane, prawda, te różnice. I jakby, no, nie wiem, pytanie tam, jak wy katolicy tam byliście, no kurczę, w ogóle nie było, zero jakby, nie wiem, najmniejszych nawet jakichś aluzji, prawda, czegokolwiek, w ogóle coś takiego się tam nie pojawiało. Nie czuliśmy się tam jako taka jakaś mniejszość, czy w ogóle... Nie, w ogóle nie było to automatyzowane, w ogóle, nikt takie zupełnie to tak, zupełnie to nie było, ani aż jako in plus, prawda, o witajcie, no już, no widzę, że się nawracacie, no nie, zero, nie, nic takiego, po prostu zupełnie postulowanie. Tak. No ale trzeba też o tej Akademii Wolis powiedzieć. Ona jest taka niewielka, ale bardzo prężna. Ona istnieje od też nie wiem, czy 11 roku, czy jakoś tak, no nie wiem, czy 25 lat będzie miała. Organizator, który taki miejscowy, który to wszystko tam jakby pilotował i tak dalej. Akademia Teologiczna Prawosławna, rzecz jasna, ale oni bardzo są otwarci u nas z Uniwersytetu Papieskiego Nele. Sekretariatu było tam na Erasmusie, na tam takim Erasmus nie ten naukowy, tylko dotyczący praktyk studenckich. I to było bardzo zadowolone, bo akurat tam dużo skorzystały z literatury i tak dalej. Takie wszystko, cokolwiek się dzieje współczesne z prawosławiem, tam mają i książki, dobrą bibliotekę i dużo, że właśnie bardzo dobrze to wszystko urządzone i ona jest niewielka. Liczebnie tam, nie wiem, 20 osób jest zatrudnionych, taka naprawdę. Malusieńka, ale są niezwykle aktywni, na różnych konferencjach są obecni, bardzo dużo tłumaczą, mają wydawnictwo. No jakoś taka
taka jest dobra tam atmosfera i są bardzo otwarci w takim pozytywnym sensie, nie właśnie, że katolicy przyjechali, to hura, to może się nawrócą, czy coś takiego, ale tak otwarcie w takim normalnym znaczeniu, bez jakiegoś takiego aluzji do, no bardzo, może się też zwiedzać, bo tam i strony na Facebooku i tak dalej, różne takie dyskusje w świecie prawosławnym też tam są obecne, tylko że można, jeżeli kogoś takie tematy interesują, może tam... No i trochę jakby też nie wiem, u nas w zakładzie mamy Wojtek Mica, nie wiem czy kojarzycie tego człowieka, no to doktorant u nas, no i on tam zaawansowaną pisze pracę o Palamasie właśnie, tak? Palamas jest bardzo, to jest bardzo ciekawy autor, bardzo też modny, tak? Bo to dużo osób się tam tym interesuje i jest mnóstwo rzeczy tam jeszcze można fajnie zrobić i Wojtek ma, no tam jakiś rodzaj miłości ostatnio wysyła, no to jest bardzo porządna pisana praca taka właśnie o filozofii u niego i Agnieszka Barszcz, która teraz wyszła za mąż i nazywa się Czepielik, to też doktorantka u nas, jeszcze niedawno studentka, no to ona pisze o Grzegorzu właśnie, Grzegorzu Znysy, tam o teorii, no i to jest taki temat, który właśnie bardzo mi się podoba, to jest właśnie analityczna teoria mocy, a właśnie Grzegorz Znysy, czyli no dokładnie jakby w tym nurcie, który tutaj tam też próbowałem opowiedzieć. Także coś tu się dzieje, jest tam jakieś pole i no jakby, ja mam takie wrażenie, że to jest już tak czysto, już jak patrząc pragmatycznie, że to jest po prostu fajne pole badawcze, tak? Jakby takie, które coś tam jest zrobione, prawda? Do czegoś można się odwołać, ale jakby jest, no jakby jest, cokolwiek się tutaj powie, no to będzie element tej historii, prawda? Jakby tam jeszcze jest szeroko, jeszcze można się tam wejść, prawda? Bo są pola badawcze tak gęste, zaludnione, że tam jakby bliska się nie wciśnie, prawda? Bo już tam każda teoria była zrobiona i już tam po prostu odbija się od ściany, nic nowego się nie da powiedzieć, bo już jakby jest tam 30 lat badań, prawda? Natomiast tutaj wydaje mi się, że jeszcze tak nie jest i jest dużo fajnych rzeczy, które można by zrobić. Czasami szukam jakiś tam, przejdę do głowy jakiś temat i patrzę, że po prostu nic na ten temat nie ma i to jest... Oczywiście może się też szukam, ale też po prostu mało zrobione. To była mała konferencja, ale jest może perspektywa na to, że w dłuższym okresie czasu ten ruch będzie wpływał na resztę prawosławia w większym stopniu? Tutaj tego, tak? Znaczy ja myślę, że to jest trochę nie tyle, że wpływać, on powie, że to już wyraża pewne istniejące trendy, zwłaszcza w tym, to, że tutaj jakby trzeba odróżnić to takie, nie wiem jak to powiedzieć, globalne prawosławie, tak? Czyli tych, nie wiem, w Wielkiej Brytanii, prawda, albo w Stanach, czy gdzie indziej, od takich, nie wiem, mnichów z góry Athos, albo w Rumunii, jakichś tam klasztorach i tak dalej, gdzie jakby bardzo długo to jakby może być traktowane jako dzieło szatana i straszny ekumenizm, który... No ale w katolicyzmie też jest podobny jest podział, prawda? Jakby też mamy takie jakby... Więc tutaj... natomiast, żeby też była jasność, ta IOTA to nie jest to absolutnie żaden... Nie ma tam takiej progresywnego agendy, prawda? To nie jest jakiś tam, nie wiem, protestantyzacja, prawda? Że tam jakiś super ekumenizm. Nie, oni naprawdę są... Na takich standardach są tak dosyć zachowawczy, tak? Tam było, nie ma tam, wiesz, to nie było tak, że połowa wykładów jest tam, nie wiem, miejsc dla społeczności LGBT w naszych wspólnotach, prawda? Gdzieś to się pojawiało, ale to nie jest, w tym sensie to jest dosyć takie, no, w takich, w teologii to jakby jest dosyć takie, to nie jest lewe skrzydło takie postępowe, prawda? Absolutnie nie, prawda? I w tym sensie to obawy, ten jakiś tam, no, tych przysłowiowych mnichów, prawda, one są absolutnie przesadzone. To są bardzo tacy, bardzo przywiązani do tej tradycji, tacy, absolutnie nie, to nie jest żadna, to nie są żadni tam jacyś reformatorzy, prawda, wręcz przeciwnie, tam jest ten taki właśnie ojcowie, prawda, tam, no gdzieś ten, jest ten Skliris, o którym wam mówiłem, prawda, a to nie jest też w duchu takim, że zostawmy ojców, tylko tam, nie wiem, Żiżek, prawda, tylko to jest jakby realne, jakby odczytywanie tego bardzo, nie, to budzi zaufanie, tak jakby ja nie jestem postępowy szczególnie, prawda, i jakby nie wyczuwałem, wyczułbym to na pewno, prawda, jako właśnie coś takiego rozczarowującego, tam tego nie było, nie? I to też było bardzo jakieś jest takie krzepiące, przynajmniej dla mnie, no, wiadomo, nie wiem, możemy się różnić pod wieloma względami, prawda, ale w tym sensie to nie było jakiś ten koń trojański, prawda, wsadzony przez kulturę zachodnią, że tutaj od środka prawosławie jest teraz jakby wydrążone i tutaj będą tam jacyś, nie wiem, tam święcenia kobiet tam i tak dalej. Nie, nie, nie. Nic z tych rzeczy tam nie było. Ale to była rzeczywiście jakaś mała konferencja? Nie, to była wielka konferencja. Nie, nie, to było 400 osób. Jakby
tam wszystkie starożytne te patriarchaty wysłały swoich przedstawicieli. Nie, to nie było na tej zasadzie robione, to też jest bardzo ważne. To nie jest tak, że jakby to jest jakoś odgórnie idzie, tylko po prostu oddolnie, tak? W sensie nie było tam, oni na pewno mieli tak, no też tak typowo po amerykańsku akcja afirmacyjna, tak? Że na przykład tam właśnie im bardziej byłeś z południa, tam to mniej płaciłeś, prawda? Bo żeśmy ci zwracali za bilet, prawda? Więc jakby dbali o to, żeby tam byli przedstawiciele z różnych stron. Często to byli ludzie, po prostu bierni uczestnicy, którzy po prostu chodzili sobie i tam słuchali, prawda? Nie byli, nie występowali. Natomiast to nie było tak, że to było jakoś... W ogóle to jest nie do zrobienia, tak? Jakby tych struktur jest tyle, że nawet nie ma z kim dogadać się i powiedzieć, że wyślijcie nam przedstawiciela. Nie, to jest nie do zrobienia. To jest po prostu oddolna inicjatywa, kto chce, to przyjeżdża i... Natomiast jak na skalę konferencji, to nie miał być sobór, tak? To nie jest jakby... To nie o to chodzi, nie? To miało być po prostu spotkanie teologów, filozofów, którzy jakoś tam związani są z tą tradycją. I w tym sensie to moim zdaniem pełni super rolę, bardzo, bardzo taką właśnie sensowną i pod tym względem jestem, nie wiem, jestem na pełen podziwu dla tego pomysłu i dla tego, co oni tam robią. To jest naprawdę, naprawdę... I wszyscy korzystamy, tak? Nawet, nie wiem, no, jakby nie, to, nie, może to nie czujemy się, że to jest nasza sprawa, tam jedność chrześcijan, prawda, prawosławnych, ale korzystamy intelektualnie, ponieważ to jest po prostu fajne debaty, ciekawe rzeczy i z korzyścią absolutnie dla całego świata. Ale byli jacyś patriarchowie tacy tych większych kościołów, typu patriarch... Ten... Chyba nie. To nie jest ten taki pan prawosławny, który tam... Ale nie. To jeszcze raz, tak? To są... Jak to porównać? To nie jest zjazd biskupów, tak? Tylko to jest zjazd filozofów i teologów, tak. W sensie to... Wiadomo, że tam pojęcie świeckiego w prawosławiu nie jest dokładnie takie same, tak? Ale no większość ludzi to byli, nie wiem czy świeccy, to są diakoni, prawda? Więc jakby trudno, prawda? Ale no to nie było tak, że oni tam sami jacyś duchowni byli, prawda? Czy tam, no wielu z nich ma niszcze święcenia, prawda? I to jest taka moda chyba, że tam jesteś filozofem prawosławnym, to sobie, to masz też to święcenie, tam stoisz ze świecą, prawda? Tam czymś, prawda? To wielu z nich jest diakonami w swoich parafiach, prawda? Natomiast to nie są duchowni, w sensie, że zawodowi, prawda, którzy tam służą w swoich wspólnotach. A przynajmniej oni byli, no nie wiem jak to proporcjonalnie mogło wyglądać, ale to nie było dominujące. I organizatorzy po prostu są zwykłymi świeckimi ludźmi. Jest jasne, że tam nie było ankiet wyznaniowych, ale jak pan albo siostra szacują, czy tam ktoś poza państwem dwójką był w ogóle spoza prawosławia, w sensie nie wiem, ateiści, katolicy, ktokolwiek. Anglikanie. Właśnie ten dowód był duży, ja nawet potem gdzieś tam jakiś pojawił zdjęcie, teraz tak żartobliwie wrzuciłem zdjęcie tam no, ta kropeczka to jest właśnie tutaj katolik jeden. No, i tam właśnie ten Gawryluk od razu odpisał, że nie, że tam było. I podał jakąś liczbę, prawda, która była duża, ale przypuszczam, że tam wliczył grekokatolików też różnych, prawda? Bo to, albo tych jakichś koptów, prawda, którzy też są teoretycznie są. Niektórzy z nich są katolikami w tym sensie, że jakby poznają prymat papieża. Takich rzymskich katolików to prawdą mówiąc to był jeszcze ten CIA moim zdaniem, to był jakiś boskiego pochodzenia i po prostu od razu powiedział, że jest katolikiem, że tutaj będzie mówić z perspektywy amerykańskiego katolika, prawda? Ale nie, no jakaś taka rozmowa, no to nie było tak, że tam na identyfikatorze było napisane, ale wydaje mi się, że nie było jakoś tam mocno obecne. Nie wiem, czy to jest. Nawet z Grecji chyba katolików nie było, tak? Ja przynajmniej, wiadomo, to trudno było wszystkich tam zidentyfikować, ale jest tak, że była jakaś taka delegacja katolicka, nie. Myśmy mieli problem, nie? Mieliśmy problem, że nie było księdza żadnego katolickiego. Zostaliśmy bez mszy. No i był tam jakiś człowiek, który wyglądał na biskupa. I właśnie co gorsze powiedział, że jest biskupem katolickim, ale zrozumiałem co na siebie, że anglo-katolickim. Pan może pytał, czy Al-Katholik? Yes, Al-Katholik. O, to fajnie, to może jutro msza będzie, bo może bo tak szukamy, że kto nam msza odprawi, bo to jest małe mieściny, to jest w zasadzie taka dojezdówka. Z Salonik przyjeżdża tam raz na jakiś czas ksiądz katolicki i akurat w tym czasie, co myśmy byli, nie było tej dojezdówki, bo normalnie jest, ale akurat jakoś tak się złożyło, że nie było. Byłam rozczarowana, że poszłam pierwszego dnia tam do kościoła katolickiego, no i nic. A on mówi, tak, ale ja jestem anglikaninem, no Jezus. To lepiej wiesz, jak lepiej z prawosławnymi z anglikanami. To już taka była obecność katolików.
Ja może troszeczkę jeszcze zniuansuję to pytanie, bo jakby rozumiem, że gro osób, no to byli po prostu teolodzy, a nie wiem, czy dalibyście Państwo radę ocenić, czy było tam wiele takich osób, którzy byli po prostu filozofami i w tej teologii prawosławnej szukali tylko jakiejś ożywczej formuły dla swojej, nie wiem, filozofii czy ontologii, w sensie jakichś rozwiązań takich stricte... Myślę, że tam jest, to jest też takie dosyć amerykańskie, prawda, że ci, w kręgach akademickich amerykańskich jest jakby absolutnie naturalne łączenie się po szwach wyznaniowych, prawda, i że dla nich to jakby jest jasne, że mają tam, że jest kalwińskie są koledże, prawda, albo są właśnie katolicki uniwersytet, prawda, i tak dalej. I jakby tam chyba raczej jak ktoś tam już był, to był raczej zaangażowany w to, prawda, w sensie, że no to takie rodzinne takie znaczenie, prawda, ale tam chyba nie było, nie miałem wrażenia, że tam są jacyś tacy obserwatorzy, po prostu filozof sobie przyjechał, bo go tam interesuje coś, prawda? Nie, jak ktoś tam przyjechał, no to miał jakiś powód taki, że czuję wspólnotę z tym, prawda, jakby... I to było, no myślę, prawda? Raczej w tym sensie to tym się różni takiego zwykłego kongresu filozoficznego, gdzie po prostu przyjeżdżają ludzie po prostu, nie wiem, bo się interesują tam jakimś, nie wiem, tematem, prawda? A tutaj właśnie to budowało tą wspólnotę, o której tak wspomniałem, jako taki właśnie... coś bardzo pozytywnego, także tam czuć było taką właśnie, że mamy ogólnie to jakby jest jakaś sprawa, która nas łączy. Nie? To jest ujmujące, to jest coś, co jakby no, rzadko na uniwersytecie rzadko bywa, prawda? Jakby na konferencjach też, prawda? Po prostu są ludzie, którzy przypadkowo się zbiorą i coś tam słuchają, wychodzą, jakby nie ma tego przecież wspólnoty. A tam to było i myślę, że właśnie dlatego, że między innymi, że właśnie nie, chyba nie było takiego po prostu... Ale myślę, że mogło... Nic nie stało na przeszkodzie, że tam po prostu wystarczy, można sobie, to nie było jakiś tam, nie wiem, zanim wejdziesz, to się przeżegnaj 3 razy, w ogóle kompletnie nie, bardzo to było lajtowo i jakby spokojnie można było pojechać, jakby ktoś by się interesował po prostu, nie wiem, historią filozofii, to by też się tam odnalazł, no. Ja mam jeszcze 2 pytania do tematów, o których pan mówił. Po pierwsze, pierwsze pytanie jest trochę węższe, drugie trochę szersze. Powiem się, że drugie jest za szerokie, nieważne. W każdym razie chodzi o to, że pierwsze jest takie, że bo pan opowiadając o zmysłach duchowych, czy zagrając ten temat, mówił też o tym, o jakimś pokrewieństwie starego doświadczenia religijnego. I pytanie jest takie, jakie są różnice, bo jak rozumiem, to pierwsza różnica jest taka, że jakby więcej zależy od podmiotu, bo to nie jest kwestia trafu, tylko właśnie ćwiczenia się, a z drugiej strony rozumiem, że to jest bardziej z perspektywy konfesyjnej już tak genetycznie robione, ale pytanie, czy że tak powiem, gdyby William James zobaczył te zmysły duchowe, to z czym by się nie zgodził, no albo ewentualnie co by było różne od niego, to jest pierwsze pytanie. Albo gdyby Rudolf Otto zobaczył. A drugie pytanie jest takie, i to ono może być za szerokie, i to chyba znowu, bo rozumiem, że tu jest jakiś spór na ten temat, natomiast chodzi o tą akademicką teologię naturalną. Znaczy, jak przypominam sobie, co się działo w Mistrzu i Małgorzacie, to tam generalnie byli tylko filozofowie zachodni, nie? Tam jakiś Tomasz był, tam był Kant, chyba Karteruszy już padał, nie jestem pewny. Jakby, ale pytanie, czy tam powstały jakieś oryginalne, względnie oryginalne argumenty, w sensie jak to pan ocenia, to być może jest też pytanie do siostry, bo wyczułem, że jest tutaj jakiś spór. jak państwo to oceniają, tak, więc to jest drugie pytanie, które pewnie jest za szerokie. To pierwsze było... Pierwsze było o to różnica między doświadczeniem religijnym a zmysłami. Więc to chyba oni, bo jakby ten projekt jest bardzo inkluzywny, jakby oni nie chcą tego przesądzać, ale to jest chyba kontinuum, prawda? Od jakichś tam stanów mistycznych i czegoś tam jeszcze, prawda? To jest jakby jeden luminozum, prawda? I tam jakieś spektakularne rzeczy. Ale to, co to był gest właśnie zrobiony przez tych amerykańskich filozofów religii w latach 80-90, to jest to, że Boże, w ogóle zostawmy to, prawda? To tam jest jakaś tradycja badania mistycyzmu, tam doświadczenia, takie, jakby ludzie, kogo to obchodzi, tak? Jakby my mamy tutaj parafian, tak? I ci parafianie raportują, tak, że na przykład poczułem łaskę Bożą, prawda, podczas śpiewu, prawda, coś takiego, nie? Jakby to jest elementarne, podstawowe, dostępne wielu ludziom, nic spektakularnego, prawda, czuję wolę Bożą, żeby zrobić to, prawda, i jakby to jest doświadczenie, które filozof powinien wyjaśnić. Co to w ogóle znaczy? Jakby co to znaczy, że czuję? Tak? Czuję ten zmysł, to jest czucie, prawda, albo dotknął mnie dziś Pan, prawda, jakaś piosenka, prawda? Co znaczy dotknął mnie dziś Pan? Dotknął, to jest zmysł, prawda? Jak to cię dotknął? Jak to rozumieć, prawda? I to jest to. No, oni się na tym skupiają. Oczywiście
różnica jest jakby, to nie jest różnica jakościowa, skok tam, prawda? To jest raczej kwestia, znaczy jest no tak, kwestia stopnia, prawda? Gdzieś tam na tej osi od elementarnego, prawda, jakieś doświadczenia, takiej elementarnej modlitwy, nie tam jakieś, nic, to nie musi być tam lewitacja, nic takiego, prawda? Zupełnie takie proste i to jest bardzo takie, dla mnie to jest bardzo jakby odkrycie tej filozofii religii było takie bardzo jakby krzepiące, prawda? Że on wreszcie też nie jest taki oderwany, że tam wiecie, tam francuska fenomenologia religii, tam jakieś neoplatońskie, jakieś tam jedni, jakieś mistyczne zwierzenie, Boże, no o kim to jest w ogóle, przepraszam, prawda? To jest jakby... A tu jakiś Alston, prawda, że tam w mojej wspólnocie tam protestanckiej, prawda, często się mówi, że właśnie poczuliśmy wolę Bożą. Ja się tym zajmę, prawda? Co to w ogóle znaczy, prawda? To jest takie normalne, tak? Znaczy, o tym mówią właśnie, jak to jest taka formuła, pani Murphy z parafii, prawda? Nasze panie z parafii o tym mówią, prawda? I to jest doświadczenie to, o które tutaj chodzi, nie? Znaczy, rozumiem, że faktycznie to jest daleko, ale chyba James się właściwie zgodził na... No właśnie, na psychologię. Może za mocno, ale Otto, no to Otto byłby tak. Takim przykładem właśnie takiego jakiegoś totalnie oderwanego i ludzkiego doświadczenia, które no może ludzie właśnie poświęcają dużo uwagi na to, a jakby to jest bardzo jakby do jakieś rzadkie, prawda? I dalekie. A co do Gawrylu, który napisał rozdział on tam na przykład mówi, że tam były na przykład ciekawe typologie tych argumentów, prawda? I na pewno jest tak, że oni znajdowali, ci prawosławni tam wykładowcy, prawda? Oni często korzystali czy to z Leibnica, czy to z jakiejś Wolfa, czy tam kogoś takiego, prawda? Natomiast przy czym nie korzystali z tradycji katolickiej, to raczej protestanckiej. To jest bardzo ciekawe, że to jakby przez protestancy szło do prawosławia. Ale na przykład odwoływali się, znajdowali u jakichś wschodnich ojców, prawda, podobne rzeczy. Tam jest jakiś argument z designu, prawda, to mamy go tam, nie wiem, u jakiegoś tam, nie wiem, w Kobiercach, prawda, na przykład. Prawda? I to jakby jest element tej teologii naturalnej. Także tutaj... No nie wiem, ja tak oczywiście trochę pójdę w tą serię, mówię, że to jest straszne nudziarstwo, no bo jakby tak to jest przedstawiane zazwyczaj, bo tak jak mamy taki typowy wykład filozofii rosyjskiej, a to jest właśnie tak. Tu była teologia i filozofia wykładana w akademiach i to było martwe, prawda, a tu na obrzeżach była ciekawa filozofia religijna, prawda, i oni byli czasami wierni tym akademiom, jedyny taki floreński był na przykład jakby, on poszedł na akademię, tak, on był akademicki, potem był wykładowcą na Akademii Duchownej, ale cała reszta to jakby trzymała się tego daleka, prawda, i w tym sensie to jest, jakby to jest taki sztandarowy przykład, tu jest jak nawet zmieniamy akcenty i dowartościowujemy tą tradycję, jakby dla mnie to jest takie, no, jakbyś trochę właśnie, no idzie pod włos, no to w sumie absolutnie słusznie, tak, jakby to jest element tego dziedzictwa i wypieranie, to jest coś podobnego, o tutaj, jak jest, na przykład jest spór o ikony, prawda, i się mówi, że jest tradycja, porządna tradycja rosyjskiej ikony, to jest ta właśnie taka, jak Rublow, ta taka zgeometryzowana, taka bardzo, bardzo taka, taka wysublimowana, abstrakcyjna, tam Teofan Grek, tam jakieś te północne, tam jakiś Nowogród, tam i to jest jakby, a im bardziej na południe, no to mamy taką ikonę, która już się miesza z barokiem, to jest jakiś taki bardziej ukraiński, prawda, no jakiś pół, prawda, jakieś korony są domalowane, prawda, u nas na kanonicze są takie ikony, prawda, że tam, mówię jakby, no, z punktu widzenia tego ortodoksyjnego, to jest w ogóle jakiś melanż, prawda, no a teraz jest nurt, który właśnie mówi, że to jest ekstra, to jest właśnie tradycja, alternatywna tradycja, która jest właśnie południowa ikona, która się tworzyła właśnie na Rusi Kijowskiej, ona jest zupełnie inna niż ta północna i w ogóle dlaczego mielibyśmy jej nie traktować jako czegoś ważnego? Tak, tam jest, tam są wpływy zachodnie, prawda, ale jakby no, czego się bać, prawda? To jest takie przewartościowanie pewnego kanonu, prawda, jakby, który pokazuje, że to co dla Rosjan, prawda, z północy było traktowane jako jakiś odpad, prawda, że melanż i wpływy baroku i jeszcze ten Bóg Ojciec w postaci tam jakiś, nie wiem, z brodą, prawda, co jest w ogóle już kompletnie, prawda, nie do, no to nagle oni widzą, no ale w sumie to jest ciekawa hybryda, prawda, to jest jakby, to jest nasze dziedzictwo, prawda, jak, dlaczego to odrzucać? I to jest podobny gest, prawda, coś, co było odrzucane, nagle się okazuje, że w sumie jest naszym dziedzictwem. No ja bym dodała, jeśli można, dwie rzeczy pewnie. Po pierwsze, tradycja Akademii Duchownych to jest jakby... Ja też uważałam przez długi czas, że to jest takie nudziarstwo, że to tam, no takie odtwórcze, bo w zasadzie zwykłe wykłady, prawda, z filozofii, no, które były tam jakoś tam ogłoszone na
w akademii, w środowisku akademickim, no i w porównaniu z tą taką twórczą faktycznie już filozofią, to jest tam nic ciekawego. No nie do końca chyba tak jest, też wciąż za słabo ją znam, żeby tak móc powiedzieć bardzo, bardzo dokładnie, ale jak to zaczynam troszkę zgłębiać, to widzę, po pierwsze, że to nie jest jednorodny taki nurt, że to oczywiście byli profesor, zwykli profesorowie, którzy tam pisali skrypty, pisali podręczniki, no i tam nic takiego specjalnie nie działo się, żadne jakieś tam myśli. Natomiast byli ciekawi autorzy. Jurkiewicz na przykład. U Jurkiewicza się uczył Sołowiow przez pewien czas, no jest taki najwybitniejszy filozof rosyjski. On właśnie uczęszczał do Akademii Duchownej, ponieważ tam poziom nauczania był znacznie wyższy niż na uniwersytetach. No już nie mówiąc o tej historii, że kiedy na uniwersytetach rosyjskich po powstaniu, po tej wiośnie ludów w 1848 katedry filozofii, wydziałów w ogóle nie było filozoficznych, ale katedry filozofii pozamykano, ponieważ filozofia jakby uczy myśleć krytycznie i tak dalej na wszelki wypadek, żeby tam ludzie nie chcieli za granicę wyjeżdżać czy jakieś tam rewolucje tworzyć, no to pozamykano te wydziały. W akademiach duchownych katedry istniały. I oczywiście były akademie i byli profesorowie, którzy tam nic takiego specjalnie nie wnieśli, może tylko tak z perspektywy czasu tam próbować im jakąś ciekawą myśl przypisać, natomiast byli bardzo, bardzo owocni, bardzo ciekawi, którzy faktycznie tworzyli jakieś takie, no może jeszcze nie systemy takie jakieś tam, nie wiadomo jakie oryginalne, ale pewne ruchy były bardzo żywe, na pewno tam były dyskusje filozoficzne. Sołowiow właśnie uczęszczał, że był wolny słuchacz do Akademii Moskiewskiej, ponieważ tam poziom nauczania był o niebo wyższy, aniżeli na uniwersytetach. Więc nie powiedziałam, że to jest taka... Też tak uważałam, że to jest taka mało znacząca rzecz, jakaś taka, no. Natomiast ona miała nie tylko historyczne znaczenie, ale były tam ciekawe ruchy. No, Florencki jest takim przykładem, ale Nis Mielow, jeden z takich najwybitniejszych antropologów, który zapoczynkował w zasadzie antropologii, jako dyscyplinę w myśli rosyjskiej. No, to jest to. A po drugie, chciałabym też dodać, że to nie jest tak, że w akademiach, czy w ogóle w tej tradycji wschodnio-chrześcijańskiej odtwarzali jakby najpierw teologię zachodnią, że no coś takiego było tam u Tomasza przedwieś, no i coś później tam uczono tego w akademiach, czy w jakimś tam środowisku prawosławnym, bo tradycja patrystyczna, ja bym powiedziała odwrotnie, że to Tomasz raczej brał z tradycji patrystycznej. Czy był tego świadomy, czy nie, to nie wiem, tak, ale te dowody, cokolwiek to znaczy, jakkolwiek rozumieć tam dowody, drogie, ale argumenty pod koniec na istnienie Boga, one faktycznie były opracowane w patrystyce. To, co w średniowieczu, to zostało tylko uporządkowane, ponazywane, ponumerowane i jakoś tam... Natomiast pierwotne źródło jest w patrystyce, bez wątpienia. I to patrystyce raczej wschodniej chrześcijańskiej. Tam jest mnóstwo tekstów, mnóstwo. Oczywiście są tacy autorzy, jak Palamas, gdzie tam to jest oryginalne, ale u ojców Kopadockich, u Jana z Damaszku, u Maksyma, no tam jest bardzo, bardzo dużo tekstu, więc bym powiedziała odwrotnie, że czy Zachód z tego korzystał, czy jakoś to wszystko uporządkował, no, a nie odwrotnie. Że no teraz z perspektywy czasu pewnie też jest tak, że na wschodzie to jest od twarzy, już by patrząc na to, jaka tradycja się wypracowała na zachodzie i teraz my też pokażmy, że my mamy. Natomiast oni naprawdę mieli. To nie jest tak, że oni tam dopiero teraz tworzą. To jest ciekawe. No. Ja przepraszam, ja już idę, bo jutro wcześnie muszę wstać i lecieć do Anglii. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. No dobra, nie wiem, coś jeszcze tutaj? Znaczy ja może takie jedno pytanko jeszcze a propos jednego z tych zagadnień tej zmysłowości duchowej. No zastanawiam się, czy mówił Pan, że jest też jakaś przewidywana współpraca z kognitywistami. Zastanawiam się, czy ta taka teza była dosyć popularna o takim raczej ewolucyjnym podłożu doświadczeń religijnych, dopowiadania. No jest po prostu takim przeżytkiem, takim artefaktem naszego mózgu, który ewolucyjnie się wykształcił i został. No, kiedy nie mieliśmy tego szerszego rozumienia, coś tam
się działo w naturze i potrzebowaliśmy sobie dorobić jakiejś narracji i czy jest jakaś polemika właśnie z taką tezą podjęta? Nie kojarzę, żeby było z tej strony. Na pewno Stanisław Ruczaj, nasz doktor, który robi granty u nas z nami, to on się tym zajmuje. Teraz już macie książkę taką właśnie, dokładnie wyszła w PWN-ie De Smet i De ktoś tam, De Cruz, dwóch takich autorów, to chyba jest chyba kobieta i mężczyzna, nie pamiętam. I to jest tytuł polski, to jest Teologia naturalna, taki znak zapytania. I to jest dokładnie, przedstawia debatę na temat tego, czy ruchy wykorzystywane w teologii naturalnej, jakie mają zakorzenienie w strukturze jakby kognitywnej, naturalnej strukturze wrodzonej, kognitywnej człowieka. Tak? I to jest jakby, trudno powiedzieć, czy to jest apologia, tak? Czy to jest jakby denuncjacja, prawda? Bo jakby w obie te strony można tutaj iść. Natomiast tutaj, tu by było coś potrzebne, coś innego. Znaczy pokazanie, że i to jest normalna sprawa, że przekonania rodzą się w kontekście. Tak, że przekonania jakieś, percepcja jest zanurzona w kontekście, że rozumowania są zanurzone w kontekście, we wspólnocie i w praktyce, i w cielesności. No to jest jakby wszystkie te rzeczy, to jest jakby zwrot taki właśnie w to, że to nie jest tak, że jest jakiś podmiot kartezjański, bezcielesny, bez kontekstu, bez języka, bez przekonań i on coś tam rozumuje, prawda? Nie, to jest jakby, odeszliśmy od tego bardzo mocno i całe szczęście, ale teraz to się okazuje szansą dla tych ludzi, bo oni mówią, no jakby to co dla kogoś będzie przeszkodą właśnie, ty interpretujesz swoje życie religijnie, bo jesteś we wspólnocie i długo się od dziecka się kształtowałeś w tym, prawda? No, oni mówią, no, każde percepcje i każde rozumowanie jest zanurzone w jakiejś wspólnocie, więc jakby to nie może być zarzut, prawda? I to jest bardzo ciekawe. To jeszcze nie jest rozwinięte, tak? Bo oni to gdzieś tam planują i tak dalej, natomiast to jest jakby taka próba wykorzystania pewnych tych ustaleń kognitywistycznych do tego, żeby jakby pokazać, że na przykład tam jacyś ojcowie mówią, że liturgia, że kluczowe doświadczenie chrześcijańskie jest liturgia. Tak? To brzmi tak, ja wiem, nie? No ale jeżeli popatrzymy, to jest wspólnota, że to jest praktyka, że to jest ciało, tak? Że to nie jest jakby abstrakcyjne rozumowanie, to jest imersja w jakiś zmysłowa, tam są wszystkie zmysły działają, prawda? I to nagle się okazuje, że z punktu widzenia kognitywistycznego to nie jest takie głupie, prawda? Jakby wizja tam liturgiczna, prawda? Na przykład, nie? I to jest, nie wiem, to może, nie wiem dokładnie, w którą to stronę może iść, prawda? Natomiast to pokazuje jakby takie, moim zdaniem to jest dosyć interesujące, nie? Jakby pokazanie tej epistemologii religii, która może wykorzystywać, oczywiście pewnie nie wszystko, bo to ten, wiadomo, tylko kognitywistyzm jest gigantyczny, ten jakby domyślny jest taki naturalistyczny i jakby absolutnie jakby nie sprzyjający jakimkolwiek tutaj dyskusjom religijnym, natomiast tam być może część z tego jest jakby do wykorzystania, do pokazania, że te, dużo z tych ustaleń to są rzeczy, które jakby są elementem w ogóle jakby takiej właśnie epistemologii religii, nie? To nie, na pewno się nie okaże, że nagle kognitywistyka nam mówi, prawda, że nie, ale że tam Bóg istnieje, bo to kompletnie nie tam neurologia i tak dalej, bo są takie tam protestanci, to wszystko mają takiego, prawda? Natomiast raczej tak bardziej umiarkowanie, że właśnie, że to, co często było zarzutem, prawda, że właśnie praktyka, że ciało, że wspólnota, że zmysły, prawda, że to nie jest takie, że to ma jakieś uzasadnienie właśnie. Im lepiej rozumiemy, jak działa poznanie, tym bardziej to doceniamy. Mi też przychodzi do głowy, że w ogóle to jest apologia albo polemika też w ogóle ze całej wizji teologii i też od tego, na ile się w ogóle tworzy te dychotomie naturalne czy ponad naturalne i jak teraz na przykład Wąsek i Grygiel wydaje książkę Teologia Ewolucyjna, tak, gdzie to idzie właśnie w tę stronę, że raczej takiej dużej łączności tego, że jak ktoś by powiedział, że znaleźliśmy podłoże neurologiczne doświadczenia religijnego, to już powiedział, o jak super, bardzo katolickie, albo wiemy jak mogło dojść do wcielenia Syna Bożego na poziomie tam ginekologicznym, to ktoś, o doskonale, bardzo katolickie, super. Nie, tak, że możemy mieć taką wizję teologii, gdzie to w ogóle nie jest problem. Tak, oczywiście. To wielki temat tutaj jest bardzo duży, nie? Więc to na pewno ani nie zaora teologii, prawda? Ani nie pokaże, że nie zaora naturalistów, prawda? To jest jakby, no, przyzwyczajenie się do tego po prostu, no, to jest po prostu jakby na pewno, ale jakby dużo z tych rzeczy jest bardzo ciekawe, zwłaszcza jest wielki zwrot taki liturgiczny, prawda? Że właśnie tam lokusem powstawania przekonań religijnych nie jest jakby
nie wiem, rozmyślanie nad a prioryczne jakieś coś takiego, tylko jest po prostu doświadczenie, nie? I to doświadczenie to nie jest, to też nie jest jakieś tam numinotyczne, prawda? Tylko to jest doświadczenie wspólnoty i, no i to jest bardzo ciekawe, nie? Jakby słabość na tym znam, ale wiem, że takie dyskusje są i one są, moim zdaniem są bardzo ciekawe i tutaj dużo by się fajnie rzeczy zrobić. No, jest bardzo zwrotne, jest bardzo, bardzo widoczne na mnie. Są całe jakieś tam książki na ten temat i tak dalej. Też opowiem o co widziałem. Nie, ostatnia rzecz, przepraszam. Przywiozłem tam krótki miałem spacer nad morzem i znalazłem dwa zdechłe jeżowce. I je wziąłem ze sobą, trochę się obawiałem, czy nie są pod ochroną, czy tam nie będzie jakichś kłopotów, ale bardzo brzydko pachniały i w domu je wysuszyłem i zalałem wrzątkiem i tak jakby preparowałem i w końcu zajrzałem tam do środka, co tam jest. I słuchajcie, i doznałem odkrycia filozoficznego. Mianowicie, jeżeli wiecie, jak wygląda jeżowiec, to jest taka skorupka, on ma te kolce od razu odpadają, zostaje taka goła skorupka, a od środku ma ten taki pyszczek, taki, który taki dziób właściwie, to jest przerażające, to coś okropnego. I ten pyszczek, jego można wyjąć tak ładnie i to jest taka piramidka. I co się okazało, że ta piramidka, tą piramidkę opisał Arystoteles w zoologii i to się nazywa latarnia Arystotelesa. No to hello, to naprawdę piękna sprawa, no. Coś wspaniałego. I to, że to jest właśnie, że tam jest jakiś cytat właśnie z Arystotelesa, że tam, no, że ten, no wiecie jak to Arystoteles tam opisywał tą zoologię, to jest po prostu fantastyczne, że miał tam, no, że tam, to przypomina właśnie latarnię, że to przypomina tam domek albo latarnię, prawda? I to jakby weszło do, normalnie weszło do języka takiego biologicznego, że to jest latarnia. Także to są korzyści, słuchajcie, z podróży do egzotycznych krajów, no. Dobra, tyle chyba już wiesz. Ja już ci wystrzelałem z historii. Super, dziękujemy bardzo. Fajnie, bardzo dziękuję. No, może nas coś tutaj zainteresowało, także bardzo, bardzo się cieszę, a ja mam poczucie, że nie poszło na marne nasze wyjazdy.